Partnerem kanału jest TotalBet Zakłady Bukmacherskie. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście nie tylko o Formule 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj z nami jest Jakub Brzeziński, właściwie Kuba Brzeziński, jeden z najlepszych e-sportowców w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie raniąc uczuć pozostałych kierowców właśnie e-sportowych, simracingowych. Kuba. Ja to zawsze traktuję tak, witam wszystkich w ogóle, ja to zawsze traktuję tak, że simracing możesz sobie w niedzielę jakby uprawiać hobbystycznie, nie? A jak uprawiasz e-sport, no to już masz z tego jakieś pieniążki, już rywalizujesz, reprezentując jakiś zespół, nie? Coś takiego. Jakby e-sport jest bardziej poważny, simracing jest dla mnie tak bardziej zabawą. Czyli, ale to ty jesteś e-sportowcem, czy ty jesteś simracerem? No to ja jestem e-sportowcem. Okay, a w którym miejscu jest ta granica w takim razie twoim zdaniem? Bo są takie głosy na przykład, które mówią, to jest w ogóle bardzo płynny temat, bo to jest nowość, tym bardziej w tym roku jest to temat, który tak naprawdę w tych czy innych okolicznościach troszkę wypłynął. Gdzie jest ta granica? Bo często się mówi o tym, że sim racing polega bardziej na symulowaniu odczuć z faktycznej jazdy, czyli na przykład Ragnary na siłownikach i tak dalej, a e-sport polega na tym, żeby być jak najszybszym w tym, co się robi. No tak, zgodzę się z tym. No może no sim racing polega i na tym, i na tym. Sim racing, jak masz, widzę, że tam w tle stoi jakaś kierownica na stojaczku, nie? No to jak masz taką kierownicę, no to też uprawiasz sim racing, nie? Jak najbardziej. Czy tam sobie do biurka podmieniasz tą kierownicę, ale no jakby w sim racingu, jak sobie symulujesz przeciążenia, tak jak w Ragnarze i tak dalej, no to jak najbardziej, a we sporcie to jest do niczego niepotrzebne, nie? Bo to nie pomaga szybciej jechać. No to właśnie, bo to jest tak, że jak wy odcinacie to tak powiem, doznania fizyczne, to chyba jesteście tak mimo wszystko szybsi. To nie jest tak, że jakieś zbliżenie się tak najbliższe do symulacji typu VR i tak dalej w jakikolwiek sposób pomaga w tym, żeby być szybszym. Jakby, no powiedzmy force feedback w kierownicy, no oczywiście, że on pomaga mi szybciej jechać, tak, bo czuję samochód dzięki temu, ale to, że ja mam siłownik hydrauliczny, który mnie podbija na tarce, nie, i szarpie przy zmianie biegów, no to w żaden sposób mi tu nie pomaga szybciej jechać, tak, więc jakby, no trzeba to rozdzielić. Jest to bardziej realistyczne, jak mnie podbija na tej tarce, tak, ale nie pomaga mi szybciej jechać, więc ja jako e-sportowiec, no nie potrzebuję tego do niczego. Ale to nie potrzebujesz tego teraz, czy współczesna technologia, mówię o Ragnarze, bo ten akurat znam, pewnie też miałeś okazję korzystać kiedyś z tego Ragnara. Natomiast czy dzisiejsza technologia i to, jak działają siłowniki, z jakim opóźnieniem i jak są w stanie to symulować, jeszcze nie wystarcza, żeby to był dla ciebie bodziec, który jest tobie w stanie dawać więcej informacji z odczytywania tego, co się dzieje z samochodem? Czy to w ogóle nigdy twoim zdaniem nie będzie sposób na to, żeby być szybszym? To takie pół na pół bym powiedział. No ja w ogóle taka ciekawostka, że Ragnar był moim i Nikodemem pierwszym sponsorem w simracingu, nie? Więc jakby dobrze się z chłopakami znamy, ale no jakby te siłowniki też w sumie głównym zadaniem jest przekazywanie przeciążeń w zakrętach, tak? Jak ci tył samochodu lekko ucieknie, to czujesz, że ta oś gdzieś tam ci odjechała, nie? No to jakby to jest bardzo spoko. Tylko że no raz, że te siłowniki jednak mają lekkie opóźnienie, nie? Poza tym jakby jesteś ograniczony, wiecie, przestrzenią metr na metr, powiedzmy, nie? Czy ile tam by ten symulator nie miał do dyspozycji, no to nie jesteś w stanie rzeczywiście oddać przeciążenia nawet 1G, tak? Na dohamowaniu do zakrętu, bo byś musiał przestrzenią kilkuset metrów dysponować, żeby takie przeciążenie symulować, więc to nigdy nie będzie do końca realistyczne. Do jakiegoś tam stopnia na pewno można się do tego zbliżyć, może kiedyś osiągnie to taki poziom, że i my byśmy chcieli to mieć, no ale to chyba jeszcze nie jest ten etap. Ale to wszystko może pójść w dobrą stronę, bo tak w sumie jak teraz chyba zyskaliście największą popularność, jaką mogliście zyskać. Nie wiem, jak ty się w ogóle na to zapatrujesz, bo koronawirus sprawił, że teraz wszyscy przerzucili się, że tak powiem, do świata wirtualnego i to i zawodowcy, i Formuła 1 coś tam swojego, na umówmy się, na grze, która nie ma nic wspólnego z symulatorem, zrobiła. To jest dobre dla was, czy raczej patrzysz na to na zasadzie, że będzie, pobędzie i minie i nic z tego nie będziecie mieli, jeżeli chodzi o wasz światek cały e-sportowy? No to jest na pewno dobre dla nas, tak? Lepiej, że to jest, niż tego miałoby nie być. Jak przychodzi Max Verstappen czy Lando Norris i jadą z nami wyścig, no to wiadomo, że mamy więcej oglądających, więc też jakiś tam niewielki procent z tych osób kliknie na naszego fanpage'a, zainteresuje się nami i tak dalej, nie? Więc jakby dla nas to jest zawsze plus. No ale wiadomo, że jak wszyscy ci kierowcy wrócą do swoich wyścigów, no to ten bąbelek lekko pęknie, powiedzmy w cudzysłowie, tak, ale no jakiś tam na pewno pozytywny efekt to będzie miało na sim racingu. Na pewno te liczby się nie utrzymają takie, jakie teraz są, nie ma co się łudzić, ale na pewno w jakimś tam stopniu skoczą, więc dla nas to same plusy są tak naprawdę. Właśnie Kuba, przepraszam, ale mówiłeś o tym, że Ragnar był waszym pierwszym sponsorem. Waszym, czyli twoim i Nikodema. Jak to teraz wygląda? Jak wygląda wasza sytuacja i o jakim Nikodemie mówimy?
A to mówimy o Nikodemie Wiśniewskim oczywiście, tak? Z którym no już duet taki tworzę od x lat, tam powiedzmy 7 czy 8, razem wygraliśmy Le Mans właśnie teraz, razem z Louis Delat, razem jeszcze Rafałem Marcielo oczywiście. No ale z Nikodemem taki duet tworzę, a Ragnar był naszym pierwszym sponsorem, kiedy jeszcze nie byliśmy w Williamsie, kiedy nie byliśmy w żadnej jakiejś tam organizacji, jeździliśmy w zespole, który się nazywał Feeder Sport Poland, czyli taka tam po prostu zbieranina kumpli i znaleźliśmy sponsora, który nam zasponsorował tam content do iRacing, subskrypcje i tak dalej, bo chcieliśmy tam w Mistrzostwach Świata jeździć, nie? Więc jakieś tam niewielkie pieniążki Ragnar wyłożył, no, duże, nieduże, nie? Jak na naszą kieszeń. iRacing to raczej nie są małe pieniążki, szczególnie dokładnie, teraz. Dokładnie, nie? Więc no, ale teraz to wygląda tak, że raczej Williams się martwi o takie rzeczy. No i na samochodach mamy sponsorów Williamsa i tak dalej, tak? Williams dostaje pieniążki od nich, a my dostajemy tam bonusy za wyniki. Jakbyśmy chcieli mieć prywatnego sponsora, że tak powiem, no to jakby możemy, tak? Ale na przykład, no, żeby logo umieścić na samochodzie, no to już nie jest takie proste, że mi sponsor da 2000 i ja mam logo na samochodzie wtedy, tak? Tylko no to już jakieś pieniążki musiałyby do Williamsa wtedy pójść, no i niemałe dodam, nie? Bo jednak to jest Williams i oni sobie tam życzą odpowiednie kwoty, więc... A no ale żebym miał czapkę na przykład sponsora, czy żebym na swoich streamach miał logo sponsora i tak dalej, to nie ma żadnego problemu. Jakby ktoś chciał się odezwać, to zapraszam, tak? Jeżeli chodzi o Williamsa, to właśnie to też jest pytanie, które chcieliśmy ci zadać. Jak bardzo wy jesteście związani z tym Williamsem formułowym? Czy co to... ma Williams Esport? Tak. Do Williams Racing, Claire Williams, Latifi i tak dalej, i tak dalej. Gdzie to się spotyka, gdzie się nie spotyka? Tak w codziennym naszym życiu to się nie spotyka tak naprawdę, tak? No jakby my robimy swoje, oni robią swoje, nie? Wiadomo, że ja nie gadam z George'em Russellem o, nie wiem, o tym, jaką linię obrać na Silverstone na przykład, nie? No to nie ma nic do rzeczy, tak? Ale jakby to pomaga bardzo Williamsowi tak od góry, tak? Jakby oni mają swoją markę już wypracowaną, opowiadali nam, że jak oni założyli zespół sportowy, to sponsorzy od razu do nich, nie? Czy tam Razer, nie? Od słuchawek, czy tam Fanatec od kierownic i tak dalej, to jakby oni przyszli od razu do Williamsa i mówią, macie tutaj nasz sprzęt, macie pieniądze, my chcemy was sponsorować, tak? Bo już mieli markę i nie musieli się starać jej budować od zera, więc to jest taki plus jakieś tam jakby mają zaplecze, dział prawny i tak dalej, więc pod tym względem to jest powiązane, no ale w takim codziennym życiu to jakby my robimy swoje, oni robią swoje, tak? Nie, no jasne, tylko że patrząc, czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że teoretycznie jesteś kolegą zespołowym George'a Russella. Tak, no, można tak powiedzieć. Jak w praktyce wygląda i czy w ogóle pojawia się jakakolwiek współpraca na linii Williams Esport kontra Williams? Mówisz, że nie spotykacie się na co dzień, nie widujecie się, ale w praktyce każdy zespół Formuły 1 ma symulator. Ciężko znaleźć kogoś, kto pod względem osiągów będzie w stanie łatwiej i szybciej zaadoptować się i ewentualnie udzielić kilku wskazówek, niż osoby związane z simracingiem, z esportem do tego typu konstrukcji. Czy jakkolwiek tutaj wiesz o jakiejkolwiek współpracy esportowców, simracerów z Williamsem albo z jakimkolwiek innym zespołem realnym? My takiej współpracy jeszcze nie mieliśmy, bo jakby podejście jest takie, że Williams Esports jest po to, żeby wygrywać wyścigi simracingowe, tak? Odwrotnie niż F1, zobacz. I po to, jakby my jesteśmy po to, żeby wygrywać wyścigi simracingowe, a nie żeby siedzieć w ich symulatorze i testować ich bolid F1, nie? Jakby my jesteśmy po prostu od czegoś innego. Takie jest założenie, tak? Pojawiły się pomysły, żeby może w ramach takiej nagrody na przykład dla kierowców Williams Esports, którzy tam mają najlepsze osiągnięcia i tak dalej, żeby kilku z nich wsadzić może do tego symulatora F1, ale ten pomysł jakoś tak się pojawił, potem trochę ucił, więc nie wiem, muszę chyba dopytać teraz. To teraz to już powinieneś bilety kupować. Tak, dokładnie, nie? Więc jakby muszę, teraz jest dobry moment chyba, żeby właśnie podrążyć ten temat leciutko i spytać o co tam chodzi. No ale jakby założenie jest takie, że my jesteśmy od tego, żeby wygrywać wyścigi simracingowe, a jakby kierowca symulatora jest od czegoś innego, tak? Więc jakby nie do nas należy to zadanie. A czy ta sytuacja, która obecnie się dzieje w Williamsie, Williams Racing, tym Williamsie Formuły 1, jakkolwiek oddziałuje na waszą esportową współpracę, czy jest to zupełnie osobno traktowane jako osobny projekt, który ma inne finansowanie, inny pion zarządczy i tak dalej, i tak dalej? Rozumiem, że mówisz o tym, że na przykład Rocket odszedł, tak? Że tam no i mają emitować czy sprzedać. Dokładnie, akcje. Jest sprzedaż i tak dalej. No nie, no to jakby, wiecie, jest o tyle dobrze, że Williams Esportowy i ten F1, my mamy swoich oddzielnych sponsorów, jesteśmy takim trochę oddzielnym swoim bytem, więc jakby to, że Rocket na przykład odszedł, to żadnego wpływu nie ma na nas, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, tak? Wiadomo, że jak jest sprzedaż i pojawiły się inni właściciele i tak dalej, no jakby
powiedzieli nam, że w żaden sposób to nie wpływa, tak? No ale wyobrażam sobie, że jak pojawiłby się jakiś nowy właściciel i by powiedział, że już nie chce mieć dywizji e-sportowej, no to nie mamy dywizji e-sportowej i tyle, tak? Jest koniec gadania. No ale jakby jak na razie w żaden sposób nie jest to odczuwalne. Okej, okay. Czyli to wszystko wygląda, że tak powiem, dobrze dla was. Powiedz mi, a jak to wygląda, bo tak wspomniałeś tylko, jeżeli chodzi bo rozumiem, że macie spisane kontrakty normalnie, w sensie na dany okres czasu i o okres czasu. O, cudowne, o takie okres czasu, dziennikarstwo studiowałem. Okres czasu, okres. Macie spisane kontrakty na jakiś okres i to potem jest tak, że jakoś je renegocjujecie, macie jakikolwiek wpływ na to, żeby powiedzmy, nie wiem, jakaś pensja stała, inna, tudzież jakieś benefity związane z tym właśnie, co mówiłeś, że jakieś większe sukcesy, czy możecie w jakikolwiek sposób to obgadywać z Williamsem, czy to raczej przychodzi z góry i po prostu macie papier, jak nie podpiszecie, to do widzenia. To ja dodam od siebie, czy ta scena już tak wygląda, czy jeszcze nie? Tak, to mamy jakby normalny kontrakt podpisany, ja mam kontrakt do końca 2020 roku, więc w sumie pół roku równe zostało tego kontraktu, tak, więc gdzieś tam trzeba na pewno będzie co jakiś czas pogadać o przedłużeniu tego kontraktu. Ale no jakby ja w sumie podpisywałem jeden kontrakt jak na razie z Williamsem, bo dołączyłem do nich tam w połowie 2019, więc jakby od razu dali mi do końca 2020. Nikodem przedłużał z 19 na 20 i po prostu przedłużył ten sam kontrakt. Jesteśmy też w takiej sytuacji, że wiecie, jakby no Williams jest jedną z najlepszych organizacji sportowych na rynku, tak? Więc jakby i taki mamy już na tyle dobrze, a wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? I zawsze jest, o, dostałem taki bonus za wygraną, nie? Kurczę, jakby tak dostać więcej, nie? Może właśnie się coś wynegocjuje w tym kontrakcie, nie? No ale potem zdajesz sobie sprawę, masz taki trochę reality check, że kurde, w sumie tyle, co ja dostałem, to nikt by tyle nie dostał w innym zespole, tak? Czy tam, czy, no nie wiem, jest Red Bull Esports na przykład, tak? Ale u nich to trochę inaczej działa. Więc jakby no stajesz sobie sprawę, że w sumie ciężko jest coś negocjować, jak i tak już masz dobre warunki, cały ten sprzęt tutaj i tak dalej, wszystko mam za darmo, tak, dostałem od Williamsa, więc jakby ciężko coś tutaj starać się bardziej ugrać, ale no nie wiem, no będziemy próbować, zobaczymy, tak, zawsze można. Jeszcze jest o tyle dobrze w Williamsie, że wiecie, na przykład no my mamy tak, że dostajemy bonusy za wygraną, tak, czyli powiedzmy wygraliśmy Le Mans, no i dostaliśmy pieniążki za ten wynik, no i zawsze idzie się dogadać, nie, jakby te bonusy są zależne od tego, od oglądalności danych zawodów, tak, no bo wiadomo, sponsora obchodzi tylko to, jak ja wygram wyścig, co obejrzało go 100 osób, no to nikogo to nie obchodzi, tak, więc jakby zawsze można się dogadać, ten szef Williamsa, Steven English, Williamsa sportowego, jest takim bardzo w porządku człowiekiem, więc my zawsze się możemy dogadać, powiedzieć, słuchaj, no myśleliśmy, że może trochę więcej tu będzie, on mówi, no dobra, ja mogę dać tyle, ile wy byście chcieli, więc zawsze jakoś tam można się dogadać, ludzki człowiek, tak, i tam zazwyczaj nas nie oszuka, więc tutaj pod tym względem nie ma co narzekać. Czyli na co dzień można powiedzieć, że takie na linii biznesowej współpracujesz z Brytyjczykami. Tak, dokładnie. Jak ci się z nimi pracuje, bo ja mam takie same spostrzeżenia też, że współpracuję z Brytyjczykami. Z mojej perspektywy, fenomenalni ludzie z absolutnie cudownym poczuciem humoru i z cudownym podejściem do życia. Też masz takie spostrzeżenie, czy masz zupełnie inne? Tak, no właśnie, no my tak naprawdę mamy do czynienia głównie z dwiema osobami w Williamsie i to jest nasz menadżer, Javi Guerrera, i on jest Hiszpanem, tak, więc akurat no, więc akurat to jest trochę inny naród, no i ale właśnie z szefem Williamsa, z Brytyjczykiem, z nim zawsze można normalnie pogadać, jakby wiadomo, że on ma swój interes, my mamy swój interes, tak, my chcemy jak najwięcej pieniędzy dostać, on w sumie ma jakiś tam budżet i nie może go przekroczyć, więc te interesy jakby są różne, ale zawsze idzie się właśnie dogadać, zawsze jakoś tam sobie pożartować i tak dalej, tak jak mówię, ludzki człowiek, więc bardzo dobre doświadczenia mam pod tym względem. Tylko dopytam jeszcze, do jednego wątku wrócę, Kuba, mówiłeś o tym, że lubisz pić lawatce, to jest jedno, żartuję, to a propos Williamsa, Bartek też lubi pić lawatce, jak widzicie, albo słyszycie. Mówiłeś o tym, że w Red Bullu wygląda to trochę inaczej. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Bo dla takiej Helmuta Marko zawsze jest inaczej. Dla takiej osoby jak ja, która interesuje się tylko wtedy, kiedy coś dużego się dzieje i absolutnie nie jestem wielkim fanatykiem i miłośnikiem e-sportu, tylko raczej amatorem, który w ten świat wchodzi z perspektywy kompletnego widza. Chciałbym wiedzieć, co to oznacza, że jest inaczej. Wiecie, no my też nie wiemy dokładnie, kto jaki ma kontrakt i tak dalej, tak? No ale gdzieś tam się słyszy jakby za kulisami. Z tego co wiem, w Red Bullu mają po prostu pensję, tak? Nie mają jakby bonusów za wyniki, tylko po prostu co miesiąc x dolarów wpływa na konto, no i tyle, tak? My w Williamsie mamy bonusy za wyniki, nie mamy stałej pensji.
więc jeśli wyścigów nie wygrywamy, to mamy 0 zł z tego, jak wygramy dużo wyścigów, to mamy dużo pieniędzy za to, tak? I zobacz, przypadek jest taki, że od razu wygra Le Mans chłopaki i nagle nie ma krzesła przy biurku, tylko już jest aż taki fajny fotel PlaySeater. No dokładnie, nie? No, no, ale tak jak mówię, to już jakby długa historia, nie? On tutaj stał już bardzo długo. No, ale tak jak mówię, więc jakby różnie to bywa. No jak wiadomo, no pensja jest czymś bardzo fajnym, tak? Lubię pensję. To jest spoko. To jest, pensja jest fajnie zostawać, no ale to, chodzi mi o to, że to jest sport, tak? No i teraz mamy, powiedzmy, mieliśmy fajny wynik, ale może ja przez 3 miesiące najbliższe nie wygram nic, no to jest sport, nie wiadomo, tak? Będzie spadek formy, no i nie mam nic zagwarantowanego, więc jakby są też dyskusje o tym, żeby pensję wprowadzić, no ale to po prostu musi budżet na to pozwalać, bo skoro są już te bonusy, no to jeszcze jak pensja się do tego dołoży, nie? No to już, a że Williams ma 25 kierowców, no to wyobraźcie sobie teraz każdemu dać pensję, nie? To też nie jest takie proste. Na stronie dzisiaj widziałem, tego jest całe mnóstwo. A czy Williams ten wasz jest powiązany jakkolwiek z tym Jim, jeżeli dobrze pamiętam? Tam jest ta druga sekcja, tam Patryk Gerber bodajże jest, jeżeli dobrze pamiętam. To wy jesteście jakoś związani? To jest jakiś juniorski zespół, czy to zupełnie są dwa osobne twory? Tak, to jest akademia, juniorski zespół. Ja właśnie zaczynałem w gymie. Okay. W styczniu 2019 dołączyłem do gyma, bo potrzebowali kogoś tam do zawodów na R-Faktorze 2 i akurat ja się napatoczyłem, ale że jakby nie znali mnie, no to wzięli mnie do gyma, nie? Pokazałem, że miałem dobre wyniki, no to więc przeszedłem do Williamsa sportowego. Po to to jest, tak? Po prostu biorą kogoś niesprawdzonego, jak goście sprawdza, to przechodzi do głównego Williamsa. To tak trochę, zobacz, Toro Rosso i Red Bull. Powiedz mi, Kuba, czy to wygląda w ten sposób, że dostajesz się do takiego gym, takiego zespołu juniorskiego, dostajesz myszkę, klawiaturę, monitor, jest, no to graj, pokaż jak grasz i jak masz pełen kontrakt, jak Alex Albon, to nagle jest: dzień dobry, panie Jakubie, tutaj jest dla pana fotel, tu jest komputer, bo rozumiem, tak jak mówiłeś, z racji tego, że macie sponsorów, macie zagwarantowany sprzęt, plus to jest na zasadzie projektowej, czyli startujemy w tym wyścigu, do wygrania, do zgarnięcia jest taka pola w postaci premii i bonusów. Tak, dokładnie. Jak ja byłem w gymie, to jakby nie dostawało się nic. Nie jestem pewny, jak to teraz wygląda, a oni jakiś tam sponsorów do gyma w sumie podpisali jakiś czas temu, więc może coś tam teraz dostają, ale też jakby wiadomo, w gymie jest tylu kierowców, no oni tam jakby mogą sobie pozwolić na wzięcie, kto chce dołączyć tak naprawdę, tak? No bo jakby skoro nic nie zapewniają, no dokładnie, jakby skoro nic nie zapewniają, nic nie tracą na tym, tak? A nóż się gość okaże dobry, tak? Jak nie, no to trudno, no to będzie po prostu... Będzie mi total tutaj, tu patronize? No dokładnie, nie? Więc jakby, więc to wyglądało tak po prostu, że w gymie jesteś po to, żeby dostać się do głównego Williamsa. Jak nie masz szans dostać się do głównego Williamsa, to nie ma sensu być w gymie, tak? Tylko jakby on jest, ten zespół jest tylko po to, żeby przeskoczyć potem wyżej. Powiedz mi, ale sportowo ty zaczynałeś typowo od sim racingu, czy było coś wcześniej, jakieś inne gry, czy to ty był tylko sim racing zawsze? Nie, no jakby ja zawsze byłem graczem. Weźcie też pod uwagę, że ja w sim racing zaczynałem się bawić 10 lat temu, tak? Miałem 13-14 lat, więc jakby ciężko się... Nie, faktycznie, za dzieciaka, no. No ale chodzi mi o to, że skoro zaczynałem mieć 13 lat, to ciężko, żebym jeszcze wcześniej się w coś tam innego bawił, okay, w jakiś e-sport, nie? Na tej zasadzie, ale jakby bardzo się interesuję Counter-Strike'iem i ogólnie... Ty też? Tak, nie przez przypadek zadaliśmy to pytanie tak naprawdę. Bo wiesz co, aha, wydaje mi się, że przy okazji Le Mans chyba, jak tam przy którymś stincie jechałem, nie wiem, właśnie Nikodem prowadził i widziałem, jak odpowiadałeś na pytania czatu na waszym streamie, a to właśnie słyszałem o pytanie o Counter-Strike, z kimś rozmawiałeś, mówię, no to nie, no to jak w CS-a Kuba grał, to trzeba go zapytać o CS-a. Z jakiej czystej ciekawości, grasz Faceity, czy grasz rankedy normalne? Mamy normalnie, gram sobie. I jaką masz rangę? Orzełka. Orzełka? Jak, słuchaj, jak? Miałem orzełka w najlepszej formie, to ja byłem w tych granicach, ale ja miałem orzełka raz, przez chwilę. Teraz gram raz na 3 miesiące. Ja skończyłem na Lemie chyba. Nieważne. Ale chciałem zapytać cię o coś innego, bo CS jest wylęgarią ludzi toksycznych i to na pewno wiesz doskonale, że ludzie grający w CS-a to są najbardziej, jedni z bardziej toksycznych ludzi chyba. Szczerze, w LoL-u jest gorzej. Właśnie chciałem powiedzieć, że gorzej jest tylko w LoL-u. Dużo nie grałem na szczęście, więc nie musiałem z nimi mieć do czynienia. Ja trochę w LoL-a też pograłem i wiem, że tam jest okrutnie toksycznie, jest jeszcze gorzej niż w CS-ie. Natomiast chodzi mi o to, w CS-ie jest się łatwo zagotować, jak grasz. I jedna runda nie wyjdzie, druga runda nie wyjdzie, trzecia runda nie wyjdzie. Jak sobie z tym radzisz sim racingowo? No bo wiadomo, że powiedzmy masz 3 wyścigi jednego dnia, to chyba się zdarza u was. Powiedzmy pierwszy wyścig ci nie pójdzie. Jak się resetujesz, żeby nie myśleć o tym w ogóle? W sensie to jest dla ciebie naturalne, czy musisz coś, powiedzmy, gdzieś tam w jakiś sposób, nie wiem, pójść pomedytować, wypić herbatę? Lawatce. Lawatce.
Kurczę, znaczy rzadko się zdarza w sumie tak, że mamy kilka wyścigów jednego dnia, więc może jest to tyle dobrze, ale w sumie ostatnio jeździmy dużo tych mistrzostw i właśnie tak się też zdarza. Ale nie wiem, jakoś to naturalnie przychodzi. Jakby wiadomo, że jesteś wkurzony, żeby gorzej nie powiedzieć, tak? Bo jak nie wiem, nie ukończysz pierwszego wyścigu danego dnia, tak? Ale to właśnie w sumie lepiej, że potem masz kolejny wyścig i od razu tego samego dnia możesz sobie to odbić i jakiś tam jednak wynik dobyć, nie? Więc to jest spoko. Gorzej na przykład jak jedziesz jakiś ważny wyścig i to jest najważniejszy wyścig w tym miesiącu, nie? I on ci nie pójdzie, no i co wtedy, nie? A wyobraź sobie, jak na przykład jedziesz Le Mans i uciekasz przed ekipą, gdzie jest między innymi Nikodem i Kuba i uciekasz, oni się zbliżają coraz bardziej. Mówisz o tym lagu cudownym? I nagle nazywasz się Verstappen, masz takiego laga i odrada cię w połowie ich auta i wypada cię z toru. I ja w tym momencie urywam kierownicę, wybijam szybę i kopię wszystko dookoła i rozwalam wszystko, a potem siadam, mówię, nie no, przepraszam. Tak, no, patrząc na tą sytuację, to utrzymanie tam jakiegokolwiek, jak to mówił Rob Smedley, stay cool, baby, to nie, ja bym sobie nie wyobrażam tego, w sensie dla mnie sytuacja straszna. Tak, ale jeśli mówimy o Le Mans właśnie, no i tak jak mówicie, Verstappen miał te frizy i to się zdarzyło, no żebym nie skłamał, ale gdzieś tam w 10 godzinie wyścigu może, no coś takiego, było 12-14 godzin do końca jeszcze, nie? To ile to jest czasu jeszcze, tak? Mhm. Więc jakby w takim wyścigu jak Le Mans 24-godzinnym to jest najważniejsza rzecz. Nie tempo, nie jakieś tam inne rzeczy, tylko to jest najważniejsze, żeby w takiej sytuacji właśnie się nie wkurzyć i nie pogorszyć swojej sytuacji. Dobra, mieliśmy tego freeza, uszkodziliśmy lekko samochód, powiedzmy, zjeżdżamy do pit stopu na naprawy, jesteśmy kółko za liderem na przykład, ale najważniejsze jest, żeby być teraz kółko tylko za liderem i być w stanie to odrobić, a nie pogorszyć sytuację i jeszcze kolejny wypadek na przykład spowodować, no wtedy już wszystko zaprzepaszczasz, tak? A jak zachowasz zimną krew, no to jeszcze tam szanse jakieś są. To dlatego nie startujemy, bo my tej zimnej krwi nie potrafimy nie zachować. Mamy jej, nie. Na pewno tylko dlatego. Jeżeli chodzi o w ogóle o to Le Mans, to chciałem się zapytać o dwie sytuacje, bo powiem szczerze, nie oglądałem, pracowałem, więc miałem ciężko, plus małe dziecko, to się ze sobą niestety nie idzie ze sobą to w parze wszystko. Powiedz mi, jak to... Bo widziałem sytuacje dwie. Nie wiem, czy ty je widziałeś. Jedna to była, którą miał Simon Parzyno, który zmieniał całego riga w trakcie. Było komiczne. Zdarzyło się takie coś? Ale w sensie, bo to chyba jest... Nikt tak nie robi, no bo to nie powinno w ogóle było zadziałać. Ja nie wiem w ogóle, jak to się stało. No właśnie, ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo jeśli ja teraz odpalę refaktora i odepnę kierownicę i podłączę tą samą kierownicę nawet do komputera, to ja muszę zrestartować grę, żeby z powrotem ta kierownica była wygrywana, więc ja nie mam pojęcia, jak jej mu się to udało. On wie coś o tej grze, czego my nie wiemy, nie? Ja jestem w szoku po prostu, jak to jest możliwe. No i też kto ma drugi przygotowany zestaw, nie, żeby podłączyć, tak? O co chodzi? Był przygotowany na to wychodzi. Przypadek. Ale a propos przypadku. Pierwsza chyba czerwona, były dwie czerwone flagi czy trzy czerwone flagi? Dwie. Pierwsza czerwona flaga i po tej pierwszej czerwonej fladze do stawki powrócili Rubens Barrichello i Fernando Alonso. Fernando Alonso. Czy to był absolutny przypadek, że była ta czerwona flaga? Bo słyszałem teorie spiskowe na temat tego, że dziwnym trafem akurat rozmawiali z Rubensem i Rubens mówił, że oni chcą jechać dalej i że ta cała sytuacja tam była problematyczna. Fernando się przecież zatrzymał na prostej. A wy chyba na drugiej czerwonej straciliście, dobrze pamiętam? Tak, na pierwszej dużo zyskaliśmy, na drugiej dużo straciliśmy, więc powiedzmy, że się wyrównało. No nie, ale jakby były problemy z serwerem, no nie da się tak, że oni tam naciskają przyciski, o teraz będą problemy, bo nam pasuje, nie? No jakby, no tak się złożyło, zresztą ta czerwona flaga była, nie wiem, 6 godzin może po tym, jak Alonso odpadł z wyścigu razem tam z resztą zespołu. Nie? Słyszałem, że na rower poszedł w międzyczasie w ogóle Fernando. No więc jakby no, wrócili do tego wyścigu tak po prostu, nie? Żeby nabić kółka, jak już się przygotowywali. Tak jak wcześniej mówiłem, tak? Przygotowujesz się miesiąc do wyścigu, to jest najważniejszy wyścig w tym miesiącu, a w tym roku nawet mógłbym powiedzieć, tak? No i nagle odpadłeś, no to jak już tyle czasu poświęciłeś na te przygotowania, to chcesz chociaż przejechać ten wyścig. Właśnie, Kuba, przygotowania do wyścigu, przygotowania do Le Mans. Powiedz nam, jak wyglądają przygotowania do tak dużego e-sportowego wydarzenia z perspektywy kierowcy? No wiecie, my mieliśmy jakby największą zamotę pod tym względem, że jechaliśmy z prawdziwymi kierowcami wyścigowymi, tak? No i każdy zespół miał ten problem, powiedzmy. I wiecie, to wygląda tak. Jakby problem, no bo wiecie... Ja wiem, o co chodzi, Tak, bo to wyglądało tak, ogłosili Le Mans, nie? Mówimy, o super Le Mans, nie? Jakby jesteśmy jakby dobrzy w takich wyścigach, jedziemy, nie? A potem się dowiedzieliśmy, że trzeba mieć kierowcy wyścigowych w stawce, nie? I mówimy, no tak, no i przyjdzie jakiś dwóch gości... Rafaello i Luis. Nie będą w ogóle wiedzieli, o co chodzi. Nawet nie wiedzieliśmy, z kim jeszcze wtedy będziemy jechać, nie? No ale jakby z kim byśmy nie jechali, no to przyjdzie jakiś dwóch gości, co pierwszy raz odpalili tego sima i my się przygotujemy nie wiadomo jak, oni oleją temat, nie podejdą na poważnie i tam to zaprzepaszczą, nie? Bardzo ciekawe, że kierowca e-sportowy
na tej arenie tak mówi o prawdziwych kierowcach wyścigowych. Znaczy akurat z tego, co teraz w trakcie pandemicznym, że tak powiem, to Louis de la Trazada ja widziałem w paru wyścigach, więc on chyba tam mimo wszystko... Właśnie, jeszcze jedno. Jak przy tym jesteśmy, to wy załatwialiście sobie kompanów do jazdy, czy tym się zajął już Williams? Nie, no to William się wszystkim zajął. Oni weszli we współpracę z Rebellionem, więc jakby stąd ci kierowcy się wzięli. Tak? Okay. A też to nie chodzi o to, że ja mówię, że jestem lepszy od kierowców wyścigowych z Hala, tak? Tylko chodzi o to, że po prostu, no wiecie, kierowcy wyścigowi jest koronawirus i oni sobie tam bawią się w sim racing, tak? Czy wygrają, czy się rozwalą, to żadnej różnicy im nie robi. Ja z tego próbuję żyć, tak? I robi tę różnicę. A im to tam, no oni sobie na zabawy to robią, tak? Jakby też bym tak podchodził do tematu, to jest czysta zabawa po prostu dla nich, nie? Więc jakby była ta obawa, że tutaj też podejdą do tego jak do zabawy, o sobie pojedziemy, po prostu weekend spędzimy i tyle, nie? A nam będzie zależało. No ale okazało się, że chłopacy tak profesjonalnie podeszli do tematu, chyba zrobili więcej okrążeń niż my nawet, więc byliśmy w wielkim szoku, że aż tak na poważnie to wszystko potraktowali, no, całe szczęście dla nas, więc jakby okazało się, że nie było się o co obawiać. A jakie błędy popełniają kierowcy wyścigowi, którzy z perspektywy teraz na przykład pana de la Trazada wchodzą do świata wirtualnego ścigania? Jakbyś miał być osobą, która ma wprowadzić na przykład Russella, to może nie, ale pana Nicolasa Latifiego teraz do wirtualnego ścigania, jakich porad byś mu udzielił, czego byś się spodziewał, że co będzie robił źle? Kurczę, wiesz co, ciężko powiedzieć. No jakby zależy jak, o jakim poziomie jakby zaawansowania tego kierowcy mówimy. Jak zerowy. Jak pierwszy raz wsiada do symulatora, absolutnie zerowy. To on nie będzie czuł tego bolidu, nie? Bo on nie ma przeciążeń, nie czuje tyłkiem tego, co się dzieje z samochodem, więc on siada i mówi, no ja nie wiem, co się dzieje z tym samochodem, w ogóle to jedzie samo, o co chodzi, nie? Jakby, więc tu po pierwsze to tego się musi nauczyć, że czujesz tylko przez kierownicę, tak? I patrząc, co jest na ekranie, a nie czujesz całym ciałem przeciążeń, więc to jest taki największa przeszkoda do przeskoczenia, no, ale jak już to się ogarnie, no to myślę, że trzeba też jakby zaakceptować, że mimo, że ten realizm jest tam ciśnięty i wszystko jak najbardziej ma być realistyczne, no to są czasem takie rzeczy, no, które są nie do końca realistyczne, tak? Powiedzmy, w R-Faktorze zawsze używamy najniższych ciśnień opon w każdym samochodzie. Nie, nijak się ma to do realizmu, tak? No, ale jakby tak już jest, trzeba to zaakceptować i teraz nie mówić, o, to bez sensu w ogóle, jak tak można jechać i o co chodzi, nie? Tylko jakby, no, trzeba to zaakceptować, że tak to działa i jakby sobie z tym radzić, tak? Właśnie a propos platform, bo ty jesteś stricte R-faktorowcem, rozumiem. Tam jeszcze widziałem Assetto Corsa, była Forza. No, my tak za co trzeba to się złapiemy, głównie R-faktor i Race Room, ale jak trzeba to i za jakąś Forza nawet się złapiemy. Zgaduję, że grasz we wszystko, pewnie znając życie z simów, albo przynajmniej grałeś we wszystko. R-faktor jest najlepszym simem, tak jak wielu uważa, czy... Powiedzmy na przykład iRacing, który jest chyba najbardziej znaną platformą, mimo wszystko gdzieś tam jest lepszy, a powiedzmy R-Faktorowi czegoś brakuje. Jak ty się na to zapatrujesz? No i to jest ciekawe pytanie, bo nie da się na nie odpowiedzieć. Nie ma najlepszego sima na rynku w tym momencie. Tak myślałem. Ale są plusy i są minusy, prawda? Tak. Najlepszy pod jakim względem, nie? Musiałbym cię spytać. Pod względem, nie wiem, tego jak się po prostu prowadzi dany samochód. No to też pytanie, który samochód, tak, w R-Faktorze, bo są takie są beznadziejne, a są całkiem fajne. Najlepszy pod względem tego, że mogę wejść i co godzinę sobie pojechać wyścig online, no to iRacing jest najlepszy, tak? Każdy sim ma duże plusy i każdy sim ma jakieś spore wady, więc jakby no nie da się powiedzieć, że jeden jest lepszy od drugiego. No bo taki miał najbardziej plug and play, przyjazny dla użytkownika, mimo wszystko chyba jest iRacing w tym momencie, tak mi się wydaje. No tak. Poza tym faktorem tego, że musisz wydać naprawdę dużo pieniędzy, żeby się potem zacząć bawić w coś poza Mazdami, chociaż nawet na Mazdach są same darmowe tory, to nie. To tam... O, subskrypcję musisz wykupić. Tylko, no, nie? Poza subskrypcją. Tak. $5 chociaż czy coś. Tak, no to tylko to wchodzi w grę, bo R-Faktor chyba się wiąże mimo wszystko przy takich wydarzeniach, nawet jak to Le Mans, z instalowaniem dodatków, na dodatku i jeszcze poganiane dodatkiem to wszystko jest. Tak, i potem jeszcze, a nie daj Boże, jak masz jakąś kierownicę bardziej zaawansowaną, Direct Drive, czy coś takiego, to jeszcze ta gra nie chce cały czas współpracować z tym, tu dostajesz frizów jakiś, tu coś, a więc faktor jest taki, że połowę czasu spędzasz na jeżdżeniu, połowę czasu spędzasz na grzebaniu w plikach, żeby on w ogóle działał. Nie? Jak duży Fiat. No, dokładnie, taka to jest gra. Hołowczyk tak mówił, że połowę się ścigał, jak był kierowcą rajdowym, jak zaczął na dużym Fiacie, a drugą połowę się uczył mechaniki i naprawiał to gówno. To samego słowa, przepraszam. No to działa to dokładnie tak samo. A powiedz mi, Direct Drive, czy ty jeździsz na Direct Drive'ie? Nie, ja mam jeszcze taką na przykładni paskowej kierownicy. Jeszcze? Czy to znaczy, że chciałbyś, czy specjalnie to jest świadomy wybór w twoim przypadku?
Nie, nie, no chciałbym Direct Drive'a oczywiście, tylko po prostu fanatek jeszcze nie wysyła kierownic DD do ludzi, których sponsoruje. Jakby mieli tam obsługę w produkcji, priorytetowali klientów po prostu, tak? A nie sponsorów. A pomyśl sobie, jakie wzrosty teraz mieli w ostatnim czasie, to co się stało? Sądząc po tym, że nawet i Roberto Carlos sobie SimRiga w domu montował, to myślę, że to mieli bardzo dużo. Kopnął go. Mogłoby się źle skończyć. Natomiast powiedz mi, czy to jest tak, że sprzęt jest bardzo dużym jakimś, znowu powiem faktorem, a niech będzie faktorem angielskim i tylko do głowy przychodzi. Czy to ma jakiś duży wpływ na to, jak się jeździ? Czy to jest tak, że powiedzmy taka kierownica, jaką miała za sobą, czyli G920, wystarcza do tego, żeby jakkolwiek dobrze się ścigać i można po prostu usiąść na biurkowym krześle? Takim jak Kuba, czy nie masz... Tak, no właśnie do tego też w jakiś sposób piję. Czy to jest tak, że musisz mieć naprawdę świetny sprzęt, żeby gdzieś być na tym najwyższym poziomie, że to musi być fanatek i inaczej to w ogóle nie masz co podjeżdżać? Masz G920, na spokojnie możesz robić takie czasy jak ja. To jest, pod tym względem to jest absolutnie bez znaczenia. Powiedziałbym, że pedały mają większe znaczenie niż kierownica. Tutaj hamulec tej kierownicy to jest... No właśnie, przede wszystkim hamulec, no gaz też, ale hamulec ma bardzo duże znaczenie, szczególnie w sytuacjach takich jak iRacing, tam jak masz load cella, to jest nieba ziemia. W refaktorze nie do końca, w refaktorze nawet na tych pedałach od G920 na spokojnie możesz sobie jeździć bez żadnego problemu. Więc jakby, no wiadomo, tak, nie, jakby sprzęt nie miał żadnego znaczenia, to by się nie wydawało pieniędzy na ten sprzęt, tylko każdy by jeździł na Logitechach, tak? Ale to są setne, tysięczne, czy to są... Jakie to ma przełożenie dokładnie? To nie ma przełożenia na czas pojedynczego okrążenia. Ty zrobisz na tym Logitechu dokładnie taki sam czas, jak ja na Fanateku, czy ktoś inny na Trafmasterze. Nie ma to żadnego znaczenia. Ma znaczenie to takie, że na przykład Logitech ma słabszy trochę force feedback, tak? I może to nie do końca mi pasować. Ja bym chciał trochę mocniej, żeby ta kierownica mi tam szarpała, nie? Więc ja w Fanateku mogę sobie mocniej ustawić. Może troszkę w regularności mi to pomoże na przykład, nie? Że będę lepiej czuł, co się dzieje. No to tutaj może troszkę coś. Jakby przyjemniej jest też po prostu, bardziej komfortowo, tak? Jest jakby płynniejszy ten force feedback, jest po prostu lepiej się jeździ, fajniej, tak? To o to też chodzi. No ale tak jak mówię, to nie da się powiedzieć, że Fanatec jest 1/10 szybszy od Logitecha, no bo to nie ma żadnego znaczenia. To była pierwsza rzecz, którą on mi powiedział, jak kupiłem kierownicę. Że co? Że strasznie słaby force feedback. Ja przepraszam, ja nie jeździłem 100 lat na kierownicy, jak się bawiliśmy jeszcze w F1 2019, to miałem takie wrażenie, że ja po prostu siedzę, ruszam czymś, co jest absolutnie nieskonektowane z tym, co tam jest, i tylko sobie patrzę na efekty mojego ruchu po chwili. Mówię, o fajnie. A wcześniej miałem okazję pojechać właśnie trochę kilka razy Ragnarem, tym pełnym Ragnarem. Tam było lepiej, ale też miałem takie wrażenie, że generalnie Ragnar, w tamtym przypadku to była chyba Assetto Corsa, ma takiego laga. To jest mikrolag, ale generalnie, że jak już coś się stanie, to dopiero poczujesz, że to się dzieje. To jest ćwierć sekundy, ale o, wjechałem w dziurę. Kwestia siłowników, tak jak kwestia siłowników. Siłownik hydrauliczny, chwilę tam potrzebuje, żeby zareagować. Nie? A propos siłowników i symulowania tego prawdziwego ścigania, to mam takie pytanie, które w sumie wydaje się być takim pytaniem numer jeden z podręcznika rozmów z ludźmi, którzy zajmują się e-sportem. Okej. Od milionów lat, od setek tysięcy lat, ludziom, którzy patrzą na prawdziwe ściganie i na wirtualne ściganie, towarzyszy jedna wielka myśl. Czy to jest tak, że to jest absolutna hiperbolizacja? Wszyscy e-sportowcy to jeszcze niespełnieni kierowcy wyścigowi? Czy e-sport jest e-sportem, jest zawsze nim był i nim będzie? I tu się realizujemy, a nie traktujemy tego jako paszport albo ewentualną przepustkę. Bo są i tacy, i tacy. Jak twoim zdaniem to wygląda i jak to wygląda z twojej perspektywy? To jest... To pytanie właśnie jest trochę taki temat rzeka, bo jakby to jest największy... Ja mam czas, wiesz, śmiało, Kuba. No, także to jest największa zaleta i największa wada simracingu jednocześnie. To, że jakby on jest zawsze z tym motorsportem tam łączony i że jakby nie może się rozdzielić od niego. No wiadomo, jakby zalety są chyba oczywiste, tak? Nie muszę nikomu tłumaczyć. Przyciągamy sponsorów, mamy serie wyścigowe, które organizują swoje e-sportowe jakby odpowiedniki mistrzostw, więc ludzie to oglądają i tak dalej. To jakby wszystko się samo napędza i mamy dużo zalet dzięki temu. Ale wadą jest też właśnie to, że simracer jest postrzegany jako niespełniony kierowca wyścigowy. Jak tylko jest dobry simracer, to od razu jest, no a czemu w realu się nie ścigasz? Bywa tak, to prawda. Dokładnie, nie? I też właśnie jakby polemowo nawet mieliśmy tak, no to co, ktoś wam zaproponuje już w realu coś czy jeszcze, nie? Więc jakby, ale wiecie, ja mam 24 lata teraz, tak? I z simracingu jestem, powiedzmy, w stanie wyżyć, tak? Jak jestem w formie. Więc... I wiecie, i mam jakby, dysponuję sprzętem takim samym jak każdy inny, tak? Jakby
to, czy wygram wyścig, zależy tylko od moich umiejętności, pomijając fakt, czy tam neta mi nie rozłączy i tak dalej, wiadomo. Pozdrawiam, tak? Max, pozdrawiam. Dokładnie, nie? Czy mi gry nie skraszuje. No ale jakby wszystko zależy od moich umiejętności, tak? Co w motorsporcie nie jest takie oczywiste i jeśli nie jesteś w Formule 1 i nie zarabiasz milionów, czy gdzieś tam, nie wiem, w IndyCar i tak dalej, w tych najwyższych seriach, to motorsport na tych niższych poziomach polega na tym, że ty siedzisz, wpisujesz maile do sponsorów, starasz się o jakieś małe pieniążki, tak? I jedziesz wyścig i martwisz się tym, że jak urwiesz błotnik, to nie masz pieniędzy na naprawienie go, nie? I jakby tylko wpadasz pieniądze w to, a nie zarabiasz na tym, nie, jakby nie żyjesz z tego, tylko siedzisz i szukasz sponsorów, żeby ktoś ci pozwolił się w to bawić, nie? Więc jakby, wiadomo, ja zawsze mówię, no jakby ktoś, kurczę, przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, my ci damy tutaj pieniążki, zasponsorujemy cię, wsadzimy cię do prawdziwego samochodu i spróbuj się. No to kurczę, to jest świetnie, super, tak? Ale jakby chciałbym, żeby troszkę Sim Racing wyszedł z tego cienia motorsportu, jakby dużo rzeczy Sim Racing może robić lepiej niż motorsport. To jest programowanie, my też możemy wszystko zrobić. Nie chcemy brudnego powietrza za bolidem, nie mamy brudnego powietrza. Nie chcemy, żeby, nie wiem, inni się widzieli w kwalifikacjach, żeby nie było Monzy 2019, nie? Takiej sytuacji. Brawo. Nikt się nie widzi w kwalifikacjach, nie ma żadnego problemu, tak? Sim Racing może dużo rzeczy dużo lepiej robić. Mamy identyczny sprzęt, więc różnice między zawodnikami są dużo mniejsze, a nie, że jest 3 sekundy między pierwszym a ostatnim zawodnikiem różnicy, tak? Mhm. Więc jakby fajnie, jakby ten Sim Racing troszkę wyszedł z tego cienia i jakby mistrz F1 eSports, powiedzmy, byłby postrzegany jako mistrz F1 eSports, a nie, no, gość jest dobry, to może go wstaćmy w końcu do Reala, nie? Dobrze, gra w grę. Czyli jesteś to generalnie za tym, żeby... E-sport absolutnie nie musiał wiązać się z tym, że to jest mówi się o tym też, że krytyk filmowy jest niespełnionym reżyserem albo aktorem. Czy jesteś zdania tego, że e-sport to jest e-sport i zostawmy to e-sportowcom, którzy tam tworzą swój rynek i swoje warunki ścigania? I to nieprawda, że my wszyscy po Le Mans teraz oczekujemy, że teraz Nikodem będzie tutaj razem z Kubą siedzieli, z Interpolem i z chłopakami się ścigali teraz w tegorocznym Le Mans, bo zupełnie nie o to tobie chodzi. Dobrze rozumiem? No nie, no wiecie, jakby... W pewnym sensie tak, ale tego nigdy się nie da uciec, tak? I ja sam mówię, tak? Jakby ktoś chciał mnie wsadzić do samochodu wyścigowego, to przecież byłbym przeszczęśliwy i skorzystałbym z takiej sytuacji od razu, tak? Taki duet, więc... Kuba i Kuba, zobacz. Nie załatwiamy tobie wcale miejsca teraz w Interpolu, absolutnie nie jakby coś, nie, spoko. No więc jakby tylko nie ucieknie na pewno, tak? Zawsze ten sim racing myślę będzie w tym cieniu. No też jakby zdecydowana większość sim racerów chciałaby spróbować swoich sił w Realu i gdzieś tam do tego dążą, nie? Więc jakby no nigdy się od tego nie ucieknie, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam stopniowo, chociaż leciutko chociaż z tego cienia wyjdziemy. No. Jeden z polskich e-sportowców teraz się będzie nawet próbował, z tego co wiem, z Lambo Huracanem, Kamil Pawłowski bodajże. Kaki dostał teraz taką opcję. To będzie dokładnie, mam ściągę, więc sobie pomogę. Lamborghini Huracan Evo Super Trofeo, więc GT3 chyba po prostu, to chyba można tak... Tak, no miałem właśnie coś na socialach wrzucał, że będzie mógł tam się przejechać, no to całkiem fajnie. No jakby widzicie, no jest gość przeszczęśliwy, nie, że otrzyma szansę w Realu i pisze właśnie na socialach, że marzył o tym i w ogóle, więc jakby... O, tak musi być po prostu, tak, ale... Ale jakby sim racing się cały czas rozwija, też jak ludzie zaczną porządne pieniądze z tego zarabiać prędzej czy później, nie takie, że tam ledwo wyżyjesz, tak, tylko naprawdę takie, że jesteś bogaty, powiedzmy, no to też na pewno się troszkę postrzeganie zmieni. Tak? A o czym ty marzysz? Bo powiedziałeś, że Kamil prawdopodobnie marzył o Lamborghini. O czym ty marzysz teraz? Jakie są twoje marzenia związane z rozwojem sportowym albo z tym prawdziwym ściganiem, Jakubie drogi? Wiecie, ja też jestem w takiej sytuacji, że kończę studia teraz i mocno w głowie siedzi mi dylemat, co dalej z życiem robić, nie? Czy iść na pełen etat do pracy, dalej nie można, na pełen etat pracować i tak bardzo się bawić w ten sport, jak ja to teraz robię, nie? Po prostu czasu w dobie nie starcza, a jak jeszcze chcesz, nie wiem, z dziewczyną spędzić czas i się spotkać ze znajomymi, no to w ogóle już odpada takie coś, więc jakby... Marzeniem jest takim, żeby jakby zarabiać na tyle dobrze z tego sim racingu, żeby móc tak komfortowo dosyć, powiedzmy, z tego żyć, tak? Mieć jakąś pensję, mieć jakieś tam możliwość odłożenia pieniążków sobie na później i tak dalej, więc jakby, powiedzmy, te pule, żeby się zwiększały cały czas, no i myślę, że wtedy byłbym szczęśliwy. Ja chciałem zrobić studia jeszcze, przepraszam, ale muszę się wtrącić. Co studiujesz, Kuba? Mechatronika na Politechnice Warszawskiej. To jest dobry zawód, bardzo dobry zawód. Nie jak dziennikarstwo. To jest dziennikarstwo. Nas łączy jedna rzecz, jak ty mówisz, że właśnie kończysz studia, to Bartek powiedział, że miał taki sam dylemat. Nie miał, bo my nie skończyliśmy studiów dziennikarstwa. Nie, przepraszam, ja skończyłem. Masz tytuł magistra? Nie mam, ale skończyłem. Skończyłem, nie mam tytułu, tak. Wyjeżdżę Ferrari, ale akurat wiesz, na przeglądzie jest w domu. Ja studia ukończyłem, ale nie obroniłem pracy magisterskiej. Są dwie różne rzeczy. Ponieważ moja pani... W tym samym momencie, tylko mam nadzieję, że jednak obronię. Zrób ten krok dalej, niech ci się nie zdarzy, że... Na pewno nie będziesz miał takiego problemu jak ja, bo moja pani promotor
Okazało się, że ma Alzheimera, nie sprawdziła mi pracę na czas i z tego oto pięknego powodu nie mogłem obronić pracy magisterskiej, historia którą napisałem. Historia prawdziwa, potwierdzę, bez nazwisk, natomiast taki pech nastał dla części osób na tym roku. To nie tylko mnie to spotkało, więc to też mnie w jakiś sposób pociesza. Natomiast mówisz o tym, ja mam takie wrażenie już od paru lat i tobie nawet to kiedyś chyba mówiłem w jakiejś rozmowie, że był CS, inaczej, nie, po kolei polecimy. Była Dota, Tibia był jeszcze, LOL. Tibia. Nie. Chodzi mi o te duże sportowe sporty, których się zarabia miliony. Była Dota, był LOL, był CS i mam takie wrażenie, że Sim Racing może być tą następną rzeczą, która wskoczy na ten naprawdę najwyższy pułap, no bo co by nie mówić, to emocji jest naprawdę dużo. To chyba się już stało. I mam właśnie wrażenie, że teraz jest ten moment, kiedy faktycznie, jeżeli wszystko dobrze się dla was ułoży, dla Sim Racerów, że wy na tym tylko skorzystacie i to naprawdę w dużym stopniu. Bo i te wyścigi z Fernando Alonso rzeczonym, który jest u nas na kanale memem. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest... Ale nasz... tak jest, więc... No nie ci wierzę. Więc wiesz, no Fernando, Baton i tak dalej, ścigający się w tym wszystkim, myślę, że zwrócili dużo osób gdzieś tam w tą stronę i powinniście wy na tym zdecydowanie skorzystać. Przynajmniej taką mam nadzieję. No pewnie, jak najbardziej. Martwi mnie troszkę, w jakim kierunku idzie teraz Sim Racing, bo widzę, że w tych koronawirusowych czasach pojawiło się dużo takich zawodów, strasznie takich się różnych dziwnych rzeczy próbuje. Czyli nie tak, że jedziemy sezon, wyścigi po tam określonym dystansie i tak dalej, tylko zróbmy takie zawody, że w ogóle będą dwa wyścigi z odwróconą stawką i najlepiej jakiś pojedynek, że w ogóle zespół kontra zespół, jeden versus jeden, potem jeszcze znowu odwrócimy tą stawkę i damy wyścig 15-minutowy i jeszcze w środku niech też zacznie padać i jeszcze coś. I wtedy wszyscy będą oglądali, bo będzie się działo non stop coś. Nie? I na koniec na imap jeden na jednego będą wszyscy strzelali, tak. A potem jeszcze wszyscy pod prąd niech zaczną jechać najlepiej. No jakby... To chyba Veloce, nie? Veloce to chyba robiło z... Mój Boże, oni mieli... Bo były te wyścigi oficjalne F1 i były te wyścigi Veloce i to chyba Veloce się bawiło w jakieś tam właśnie 1-1 i jakieś tam inne rzeczy. O, dużo się takich rzeczy pojawia i właśnie fajnie, że Le Mans było takim wyścigiem. Normalny wyścig, 24 godziny pojechaliśmy. No, normalny, długi wyścig, tak? No ale jakby normalnie zorganizowany, tak? A nie jakieś takie właśnie przekombinowane dziwne rzeczy, bo tak jak mówicie o CS-ie czy o LOL-u, no to tam fan chce... Jesteś fanem zespołu, jesteś fanem zawodnika, chcesz, żeby był normalnie zorganizowany turniej z normalnym systemem rozgrywek i tak dalej. Chcesz, żeby twój zawodnik czy zespół to wygrał i żebyś mógł powiedzieć, on to wygrał, bo zasługiwał, tak? A nie wygrał, bo była odwrócona stawka, bo wszyscy jechali pod prąd, coś tam, się dużo działo i ktoś tam to wygrał na koniec, nie? Jakby nie zbudujesz tak dużej widowni tak długoterminowo, to krótkofalowo to może ktoś to, jakby sporo osób to obejrzy, bo będzie dużo wypadków, dużo akcji i tak dalej, tak? Ale jakby długoterminowo to Sim Racing musi mieć właśnie fanów, zawodników, fanów zespołów, którzy będą ich kibicowali, gdzie będą statystyki, ilość zwycięstw, mistrzostw i tak dalej, tak? I będzie dyskusja, kto jest najlepszym sim racerem, który zespół jest najlepszy. Liga Park Ferme, właśnie daleko. Kuba podał Lidze Park Ferme. Tak to działa daleko, u nas. Daleko patrząc, wybraliście udział w wyścigach The Race, organizowanych przez nich w R-Faktorze. I tam na początku faktycznie to wszystko wyglądało normalnie, potem robili z tym jakieś dziwne rzeczy, natomiast u was jakieś odwracanie gridu i tak dalej sprawiłoby tylko tyle, że byście mieli problem, bo jeżeli chodzi o, no u was kwalifikacje mam wrażenie, że czasami mają większe wrażenie, niż, większe znaczenie niż te w realnym ściganiu, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że ta cała czołówka jest tak ściśnięta, jeżeli chodzi o czasy, że wy się mieścicie dosłownie w 1/20. Myślałeś, że kiedyś tak powiesz zawodnika Williamsa? Nie. Że tak blisko czołówki? No, ale ja się też czasem na tym łapię, nie? Powiedzmy, masz gorszy dzień i stracisz 40 do pole position, nie? Jest w ogóle, gdzie ja tyle tracę? O co chodzi? Jestem 12 na przykład, nie? No katastrofa, a potem się łapiesz na tym, nie? I widzisz, że Valtteri Bottas na przykład 40 stracił do Hamiltona i jest trzeci w kwalifikacjach czy coś, nie? I mówisz, kurde, i gość jest trzeci i dalej masz szansę wygrać ten wyścig, jak mu się poszczęści i tak dalej, nie? A jestem 15 na przykład i już nie mam po co jechać tego, nie? Więc jakby, no ale to dlatego, że każdy ma taki sam sprzęt i tak dalej, więc jakby te różnice są dużo mniejsze, oczywiście, nie? Zapytam cię o jedną rzecz, jeżeli nie chcesz, to nie odpowiadaj, a propos tego The Race, bo gdzieś tam widziałem, że dziwne rzeczy się działy, jeżeli chodzi o te wyścigi sim racerów, że nie wszyscy, że tak powiem, dostawali w tym samym czasie setupy, nie wszyscy wiedzieli, jaki tor będzie w tym samym czasie, że pewne osoby były bardziej preferencyjnie traktowane, czy to wynika z tego, że powiedzmy ktoś ma jakieś lepsze układy, czy z czego to się brało? Wiecie co, Nie mam żadnego takiego faktu, że ktoś na pewno był preferencyjnie traktowany, no ale właśnie oni mieli taką politykę, że
tor ogłaszamy powiedzmy w piątek, gdzie w sobotę jest wyścig, tak? Czyli dzień wcześniej. I setup dajemy w sobotę rano, żeby ludzie nie siedzieli cały tydzień bez sensu, nie trenowali, jak mogą dzień pojeździć. No i mi się to podoba, w sumie nie tracę całego tygodnia, tylko poświęcam 10 godzin powiedzmy na torze. Także spoko. No ale problem pojawia się wtedy, kiedy, dobra, ale kto tego seta zrobił? A kto powiedział, że powiedzmy jest szef, gość, który pracuje w R-Faktorze, jest szefem zespołu, który jeździ w tych zawodach, tak? Więc jakby skąd ja mam wiedzieć, że oni tego seta nie mieli już 3 dni wcześniej na przykład, nie? Bo zawsze się pojawiają takie problemy, tak? Albo powiedzmy prosi, czyli kierowcy wyścigowi, dostawali tego seta już w piątek, a my dopiero w sobotę, tak? No ale dobra, ale ile zespołów ma i kierowców wyścigowych, którzy się ścigają dla nich, i symulatorów, my takich mieliśmy na przykład, nie? Jakby i wiesz, i dostajesz tego seta w piątek na przykład i widzisz, że gość na Discordzie też pisze już o tym secie w piątek, że powiedzmy coś tam jest, kambery są takie, mimo że on nie powinien o tym wiedzieć, nie? I nikt się nie dziwi, bo połowa osób już tego seta ma i jakby każdy to akceptuje. No to jakby pojawiają się takie dziwne rzeczy, tak? A jakby dali każdemu tego seta w jednym terminie, no to też by było inaczej, tak? Więc no takie jakieś dziwne kombinacje, no ale to jakby taki problem to nie problem, no powiedzmy to tam nie ma co przesadzać. Da się nadrobić. Powiedziałeś jedną rzecz a propos przygotowania 10 godzin, bo ten temat, że tak powiem, liznęliśmy, natomiast chciałbym trochę więcej, bo ostatnio przeczytałem cudowną opinię gdzieś w internecie, nie pamiętam w internetach, jaka to była, w internetach, nie jestem Michałem Polem. Gdzieś tam w internecie... Ja bywam już, bo gdzieś tam w internecie przeczytałem opinię, że przecież gościu se gra w gierkę. Jest dobry, to jest dobry tak w gierkę. Będzie, no. Nie, chciałbym, żeby Kuba powiedział głośno i wyraźnie, ile godzin w tygodniu poświęcasz na trening ogólnie. No, znaczy nie powiem ci szokującej liczby, no 10 godzin dziennie czy coś, nie? Bo się nie da. Wiecie, w CS-a możesz sobie grać 10 godzin dziennie, bo sobie grasz tam meczyk, czasem zwracasz uwagę, jak grasz, czasem nie, po prostu sobie grasz i tyle, nie? Ale jak trenujesz w sim racingu i próbujesz tą ostatnią 1/10 sekundy urwać, czy tam znaleźć coś w secie i tak dalej, to nie da się przez 10 godzin być skupionym cały czas i regularnie kręcić czasy co do 1/10, nie? No po prostu niewykonalne to jest, więc powiedzmy jak 3 godziny pojeździć, to jest max. No i potem musisz przerwę zrobić. Wiadomo, że jak masz wolny dzień i nie masz innych obowiązków, to możesz 3 godziny rano pojeździć, 3 godziny wieczorem i tam jeszcze powiedzmy 2 godziny po obiedzie, czy coś takiego, nie ma problemu żadnego. No ale to nie jest tak, że przez 10 godzin muszę siedzieć przed komputerem i no jakby to jest niewykonalne, tak? No dobra, to nadal 3 godziny to dalej jest mało. Nie? No właśnie, wszystko tak naprawdę, cały system przygotowania, z tego co rozumiem, do poszczególnych eventów zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Bo jeżeli współpracujecie z Williamsem na zasadzie premii za wyniki, no więc zespół traktuje to jako, no tak, no ale Kuba chce mieć jak najlepsze wyniki, bo chce mieć premię, chce mieć nowego playseata, a nie krzesło znowu do Lemo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc Kuba się będzie starał. Nikodem także, damy jeszcze im dwóch chłopaków i pojadę znowu. Tak, jakby zespół nie ingeruje w nasze przygotowania na co dzień, tak? Nie mamy jakiegoś tam inżyniera wyścigowego, który by nam ustawiał samochód i tak dalej. No sim racing jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby tam jakieś mieć takie zaplecze, nie? Że ktoś siedzi i telemetrię za nas analizuje. Więc jakby no dokładnie tak jak mówisz, nie mamy bonusy, jakby na nich zarabiamy, więc jest oczywiste, że nam zależy na wynikach, nie potrzebujemy dodatkowej zachęty, więc tam wiadomo, że jakby ktoś... stało się jasne, że ktoś się nie przygotowuje i tak sobie przychodzi, po prostu pojechać, nie, i się nie przykłada do tego, no to na pewno jakoś by tam zaczęli ingerować w to, no ale jakby nie ma takiej sytuacji. Albo by go po prostu zwolnili, tam jest 10 na twoje miejsce. Albo 25 w całym zespole. Wiesz co, powiedziałeś, wspomniałeś trochę, Kuba, na temat pamiętnych kwalifikacji na torze Monza w 2019 roku. A wiem, o co będziesz pytał. Tak, i mam takie pytanie, które przygotowałem wcześniej, jedno z nielicznych pytań, które miałem w głowie już od jakiegoś czasu. No bo teraz tak, oglądałem finish Le Mans, waszego Le Mans, jak chyba Nikodem przejechał linię mety, troszkę się pocieszył, natomiast bardzo szybko był z nim wywiad. Z tobą były wywiady w trakcie, nie na twoim stincie, ale praktycznie w trakcie wyścigu. W normalnym ściganiu tego typu rzeczy widujemy w NASCAR. Da się połączyć z kierowcą, da się powiedzieć do niego podczas przerwy na przykład parę słów, on też odpowie. Czy na przykład na przykładzie tego i tego, na przykładzie, to jest cudowna, to jest w ogóle takie kombo. Na przykładzie tego oraz tego, co powiedziałeś o kwalifikacjach na Monzy. Czego, twoim zdaniem, realne ściganie na przykładzie Formuły 1 mogłoby się nauczyć, czego Formuła 1 mogłaby się nauczyć od e-sportu, realizacji innej, oprawy wideo, czy na przykład przygotowania innego, czy komunikacji?
Wiesz co, ciężko powiedzieć, no bo tak jak te rzeczy, wiesz, wywiad w trakcie wyścigu i tak dalej, no NASCAR może, bo w NASCAR 20% wyścigu pewnie spędzasz za safety car, a ja się NASCAR w ogóle bardzo interesuje, nie? Więc jakby to jest mój temat, ale no jakby oni tam mogą, no F1 to jest niewykonalne, tak? Rzadko kiedy masz safety cara, więc jakby nie da, no wiadomo, że nie będą w trakcie jazdy wywiadów robili i tak dalej. No a tak jak te kwalifikacje i tak dalej, my mamy możliwość taką, żebyśmy nikogo na to, że nie widzieli, jak jedziemy kwalifikacje i tak dalej. No jakby, no w F1 tego nie przeskoczył, tak? No tak musi być. Ale w Indii tak jest na przykład. Da się puszczać zawodników osobno. I to jest na przykład moje pytanie. Czy gdybyś miał takie możliwości, takie moce, takie prawa, byś mógł złożyć wniosek formalny, czy złożyłbyś wniosek formalny o to na przykład, żeby w Formule 1 były kwalifikacje kolejny raz w takim systemie, że każdy sobie wyjeżdża, robi dwa kółka pomiarowe i nara? No, kiedyś tak było, nie? X lat temu. Czy to jest bardziej ekscytujące, czy bardziej ekscytujące jest 10 minut, kiedy wszyscy wjeżdżają naraz? Myślę, że lepsze jest te 10 minut, więc może tutaj nie, ale mnie zawsze wyświetlę zastanawia, czemu oni tak unikają wypuszczania tych safety carów na tor. Jest jakiś wypadek i powiedzmy bolid jest daleko za torem, no nie, to gdzieś tam pod żółtymi flagami go uprzedniemy i dalej wyścig normalnie jedzie, nie? Czemu tego safety cara nie wypuścić, nie zacieśnić stawki, strategia się pomiesza, przecież zawsze jak wjeżdża safety car, to jest ciekawszy wyścig wtedy, nie? Bo zależy na właśnie w jakim momencie strategicznym jesteś, jak się nazywa. To w Stanach dobrze widać, właśnie i w NASCAR i w Indii. Tak naprawdę. Tam każda sytuacja to safety car. Co się nie stanie, safety car, nie? U nich jest pace car chyba, nie? Oni nie mają pace car. Tak. Wiesz, pace car i. No. A w F1 jak ognia się tego boją? Wprowadzili ten wirtualny safety car, żeby jeszcze móc uniknąć tego prawdziwego wykorzystywania. Ale nie? To powiem ci więcej, to przecież wirtualny safety car, kiedy masz w większości sportów full course yellow, ale to już mniejsza o to. Natomiast. Ludzie narzekają. Pamiętam sytuację na Silverstone. Nie pamiętam, kto to wyleciał. To był ten zakręt, gdzie Vettel wjechał w Verstappena. Lewy, prawy. Tak, i tam ktoś wyleciał do przodu i stał w pułapce żwirowej i stał dosyć daleko. I była wielka afera o to, że wypuścili safety car'a i po co oni go wypuszczali i tak dalej. I to wiesz, to ludzie idą w tą stronę, że za dużo jeszcze jest safety car'ów, że przecież po co safety car'a? Tego nie rozumiem. No też nie ma co przesadzać, tak, żeby co wyścig mógł Verstappen wygrać, bo gdzieś tam zjedzie po opony za safety car'em i stawka jest cała przemieszana, czy coś takiego. Od tego tak? Jest Alonso z takimi kombinacjami w Crash Gate kiedyś. No dokładnie, nie? Więc nie ma co tam przesadzać w tą stronę, no ale nie rozumiem tego zapierania się, żeby jak najmniej tych safety car'ów było, a przecież wtedy są wyścigi ciekawsze, no to chyba... Zależy im na tym, nie? Żeby było ciekawie. Ostatnio, Kuba, widziałem u was chyba Indie, jak jechaliście z Nikodemem. Ty mówisz, że interesuje ciebie NASCAR. Widziałeś Talladega i finish na Talladega, teraz co się działo? Widziałeś to? Niesamowite. Przepraszam, moi drodzy, nie pokażemy wam tego, bo nie możemy. Ale w tym momencie każdy, kto nas słucha, nawet jak jedzie samochodem, wie, że na pobocze włącza awaryjki i googluje Talladega 2020 finish. To był absolutnie cudowny finish NASCAR. Talladega finish ewidentnie tak, był za oknem. Talladega finish. Ale ja w ogóle też... Jak mogę, to oglądam NASCAR, bo uważam, że to jest świetny sport, jest bardzo niedoceniany w Polsce. W ogóle owale są niedoceniane w Polsce, bo poza żużlem. Co jest trudnego w jeździe w lewo? Ja już słyszałem to nieraz niestety. Tak, ale wiesz, no to ludzie nie rozumieją tego, że goście lecą 320 prawie non-stop. NASCAR. I lecą 180, to 188 okrążeń na Talladega było, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. W trzech splitach. Ludzie tego nie rozumieją, że jedziesz przez 60 okrążeń non-stop na pełnej koncentracji tak naprawdę, bo przy 300 na godzinę to niezbyt masz czas, żeby gdzieś tam jak Juan Pablo Montoya może na prostej sobie odpocząć i o tym nie myśleć. A to ciekawe, że interesujesz się. A nie myślałeś o tym, żeby gdzieś w iRacingu NASCAR-owym bawić się, pojeździć i gdzieś tam spróbować jeszcze swoich sił? Było Indie ostatnio. Bawię się często. Indie jechałem też w iRacing. Nie, ale bardziej profesjonalnie powiedzmy. Nie jestem na tyle dobry w iRacing. iRacing jest chyba moim najsłabszym siwem. Próbowałem właśnie swoich sił po tej stronie road. No jakby dostałem się z Nikodemem do Mistrzostw Świata wtedy, jak Ragnar nas sponsorował, ale powiedzmy nic więcej, nie byliśmy w stanie wiązać walki z czołówką. Po prostu nie, jakby nic więcej się nie udało, dostaliśmy się do Mistrzostw Świata, więcej. Mój najsłabszy fatalny rok to był, naprawdę. Tak, ale wiecie, to jakby... Ja wiem, jesteśmy w czołówce, tak, a w iRacing w tej czołówce nie byliśmy, więc jakby, no nie ma to sensu, po prostu ten sim na mnie leży i tyle, no szkoda, no ale no tak to czasem bywa, nic na to się nie poradzi, taki mamy styl jazdy, a nie inny, tak. Ja się pobawiłem w iRacingu, pamiętam w pick-upach, w których Kimi się ścigał,
Cudowna zabawa to jest. Ja się w iRacing często bawię w owale właśnie, no bo to takie fajne odstresowanie, nie? Bez spiny żadnej, pościgam się, jak się rozwalę, to się rozwalę, jak wygram, to wygram i jest fajnie, nie? No ale jakby nie, gdzieś tam nie ma za bardzo szans, myślę. Dobra, bo jeżeli już mogę o to owale dopytać, bo oglądałem, jak streamowaliście ostatnio właśnie Indie i zauważyłem, że różne sposoby na wykorzystywanie draftu. Jeżeli mógłbyś określić to, jak ważną rolę w ściganiu się na przykład w Indii albo w NASCAR odgrywa draft i jak nim grać? Czy chodzi o to, żeby jak najszybciej uciekać od kierowcy, czy raczej na przykład tworzyć peleton i się wzajemnie napędzać? Jak to wygląda twoim zdaniem? No to zależy o jakim torze głównie w sumie mówimy, nie? No jak masz NASCAR na Talladega czy na Daytonie, no to wiadomo, że jakby tam jest kluczowy każdy rodzaj draftu, czy taki normalny draft, czy bump drafting, czy side drafting, wszystko to jest kluczowe, tak? I myślę, że dużo osób sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że jak jesteś samochodem prowadzącym i ktoś jedzie za tobą, to ten samochód pierwszy też jedzie szybciej, tak? Mimo, że on nie ma nikogo przed sobą, bo tylko jakby to niskie ciśnienie za samochodem jest redukowane dzięki temu, że ktoś... To jest absurdalne w ogóle, tak samo jak to popychanie, to jest coś, co się nie mieści w głowie. Ktoś jedzie za tobą, więc jedzie szybciej, nie? No ale tak to działa. Ale jak policja mnie goniła, tak nie działało to niestety, przepraszam. A u nas że też to właśnie tak działa że i... Ostatnio ten efekt jest, nie wiem, czy jakoś go zwiększyli czy coś, ale często właśnie zauważamy ten efekt. Mieliśmy taką sytuację z Nikodemem Nalemą właśnie, tylko nie na tym, które wygraliśmy, tylko w mistrzostwach GT Pro, w samochodach GT właśnie jak jeździliśmy, że po prostu się na każdej prostej jechaliśmy jeden za drugim, się nawet popychaliśmy lekko i dzięki temu z piątego miejsca na prowadzenie dojechaliśmy, nie? Bo po prostu współpracowaliśmy razem. No więc to jest mega ważne, no ale mówię, zależy od toru, nie? No tak, no bo te super speedwaye, to tam jak stracić draft, to tak na dobrą sprawę, to możesz już zjechać do boksu i pomachać wszystkim do widzenia, tak, bo tak. Nie masz żadnej szansy. Dokładnie. Chyba, że cię zdublują i się przytrzymasz wtedy i masz... No i co zrobisz? Masz jedno kółko straty, może... Safety car wyjedzie prędzej czy później, no i wracasz do walki. Okej, no tylko, że jak wyjedzie ten safety car, to najczęściej oni i tak wszyscy zjeżdżają po opony, bo to zużycie tam jest okrutne. Chociaż zauważyłem, nie wiem, czy oglądałeś na Talladega, tak wiem, bardziej, bo zmieniali na przykład po pierwszym pitstopie zmieniali tylko prawe opony, nie zmieniali lewych wewnętrznych. To ciekawostka dla osób, które nie oglądają wyścigów na owalach, dlaczego tak się robi, bo owale to nie są zwykłe tory i zupełnie inaczej wygląda zużycie. No szczególnie na Talladega, tam na chył zakrętu to jest 34 stopnie jak, chyba. Tak, tam się, to nie da się podejść, myślę, że... No, jak zakręcasz tylko w lewo, no to prawe opony się zużywają dużo bardziej tak. Ślepe. Tak, no bo jest nacisk na prawą oś dużo, dużo większy. A jaki byłby... Gdybyś mógł mieć taki towar eksportowy ze wszystkich tych sportów, gdybyś mógł go przyprowadzić do Polski, mówię o prawdziwym sporcie, w sensie o tym świecie realnym, czy do Polski wziąłbyś NASCAR, IndyCar, czy byś tu przyciągnął serię Endurance, żeby tu zbudować pod to obiekt? Bo jest taki w ogóle European NASCAR, widziałem, jest taka seria, był taki nabór nawet robiony. No, myślałem o tym, a się okazało, że trzeba im płacić w ogóle, żeby jeździć, no, skandal. No, wiesz co, jakby fajnie byśmy mieli w Europie jakiś odpowiednik NASCAR czy coś takiego, no ale jakby tak jak mówicie, no w Europie każdy wyśmiewał owale, nie? Więc co, sprowadzić to i nikt tego nie będzie oglądał, tak? Więc nie ma to żadnego sensu, no. Tak w Polsce w sumie to nie wiem, no myślę, że jakaś seria długodystansowa w Polsce by się mogła najlepiej przyjąć, nie? Tym chyba ludzie by się interesowali. Ale widzisz, z drugiej strony masz żużel. Żużel jest na owalu, co by nie mówić, więc to no jest właśnie. absolutnie nie, nielogiczne. I takie dirtowe wyścigi tam mógłbyś robić na żużlu. Dirtowe wyścigi, no, te dirtowe owale to jest ciekawa rzecz, ale to nie rozumiem, jakby nigdy tego to nie rozumiem. To samo, nie? Tu jeżdżą po owalu, a też dużo ludzi ma złe przeświadczenie, że w NASCAR jedziesz z gazem w podłodze przez cały czas. Ja też tak myślałem kiedyś, naprawdę. Ty bardziej, że grałem na PlayStation, tam cały czas miałem X, a tutaj jest zupełnie inaczej, właśnie. W NASCAR masz 36 wyścigów w sezonie, tak? To 4 z tych wyścigów jedziesz z gazem w podłodze cały tor, a pozostałe 32 już nie. Prowadzisz samochód tak jak w każdej innej serii wyścigowej. Hamujesz, odejmujesz gaz i tak dalej. Co zakręt, a nie raz na okrążenie, co zakręt. Na short tracku nie jesteś w stanie pojechać z pojazdem w podłodze, bo skończysz na bandzie na pierwszym zakręcie. No nie ma jak, no. Tak to się skończy. No, tak, tylko... Ludzie sobie nie zdaje z tego sprawy. No co to za sztuka jechać z gazem w podłodze, nie? Kiedy oni nie jeżdżą z gazem w podłodze przez większość sezonu, więc to nie ma sensu. No, ludzie myślą, że tam jest, wiesz, że jak oni wjeżdżają, tam jest 90 stopni, że on wjeżdża i po ścianie jedzie. Tak, prawdopodobnie. No, właśnie. Nie rozumiem. Zmieńmy to, musimy ale wspomnieć. Wyobrażasz sobie, jak jest taka Daytona Polska zbudowana i przychodzi prezydent. Kogokolwiek nie wybraliśmy, bo pewnie to będzie po, tak. Więc... Ktokolwiek jest prezydentem. Ktokolwiek jest prezydentem, wychodzi prezydent, mówi, że wiesz, start your engines, wszyscy odpalają silniki, latają samoloty, F-22, oh, say, tak, i wychodzi Edyta Górniak, śpiewa i nikt nie przerywa, i śpiewa go tak jak ten, i kobiety całują swoich mężów, oni cudowne. Z dziećmi, wiesz, stoją i tak dalej, oni wsiadają.
Trochę nie, w Ameryce to jest normalne, a w Polsce wygląda ale tylko... i ta oprawa cała w Stanach jest w Polsce niesamowita. W Polsce by powiedzieli, że jest odpust i wieś. Dożynki tak, w Nidzicy no. Musiałby być, żeby tak to działo jak u nich, bo u nas na redneków się mówi wieśniacy. Przepraszam, to nie jest określenie negatywne, tylko takie mam wrażenie, że u nas niestety w Polsce mamy taką po prostu kulturę, że u nas nie mamy za bardzo takiego poszanowania do mniejszych miejscowości. W Stanach Zjednoczonych te stany uprawne i tak dalej, NASCAR, to jest coś fajnego, wyjątkowego. U nas w Polsce często się inaczej uważa. I nie wiem, jaki jest sport, który na przykład u nas w Polsce jest typowo, może motocross, chociaż nie do końca. Polski sport? A polski sport nie wywodzący się z miasta, tylko z mniejszych miejscowości, tak? NASCAR wzięło się stąd, że przemytnicy alkoholu podczas prohibicji modyfikowali swoje samochody w taki sposób, żeby uciekać policjom. Tak, wszyscy oglądaliśmy Top Gear. Tak, niesamowite w ogóle. I w Polsce zastanawiam się w ogóle, jak... Kuba, gdzie byś zrobił 3 tory NASCAR w Polsce? Suwałki, żeby to był wyścig zawsze na lodzie? No w Warszawie powiesz na pewno, bo... Co masz w Katowicach, żeby widoczność była ograniczona. To na hałdzie, na hałdzie. Wokół Spodka, wyobraź sobie. Na hałdzie. Ciekawe. Ale ta Talladega przecież to jest tor, który ma 2,5 mili? Czy 2,6 mili? To wyobraź sobie, to jest ogromne. 1,6. Tak, ja wiem. Ostatnio się uczyłem o tych, o węzłach. Wiem. Zdecydowana większość torów F1 ma mniej, mi się wydaje. No 4 km, 5 km. To jest taka średnia, tam koło czwórki. To jest najdłuższe, co jest. W Bydgoszczy może byśmy taki zrobili tor, Bartek. Możemy zrobić. Mamy jakieś tam grunty. Jeżeli chcecie, żebyśmy budowali tor. Jeszcze torem tytularnym możecie zostać. Kuba, będziesz pierwszą osobą, która pojedzie. Tak. Tylko musisz sobie sam zbudować auto i masz to 24 godziny na przykład i my ci wybierzemy narzędzie, jakim masz to zrobić. Taki challenge przy okazji. I zrobimy z tego filmu. Ale wyobraźcie sobie, Kuba, musisz z nami wejść we współpracę. Pogadaj z Williamsem, słuchaj, na pewno się zgodzą. My pogadamy z TotalBet, pogadamy z patronami, wszyscy się zgodzą. Zbudujemy tor NASCAR w Bydgoszczy i tak jak NASCAR wyglądało kiedyś, teraz też będziemy ścigali się samochodami seryjnymi, zmodyfikowanymi. Będzie tanie i jeszcze będzie tak, że masz... Jak w latach 80. oni jeździli... Palili fajki przy 380. U nas będzie tak, że będziesz musiał wydać nie więcej niż dychę. I złomnik i motobieda będą u nas ekspertami odnośnie wyceny samochodów i będziemy się gruzami ścigać na NASCAR. To będzie super. A jak ktoś miał... Możemy przyjechać, no? Super. Jak ktoś miał wypadek do domu. Kuba, to robimy z tobą spółkę. Robimy to. No i fajnie. No i deal. Spoko, tylko jeszcze... Musimy sobie znaleźć kogoś jeszcze do tej spółki. Jakiegoś inwestora, kogoś ma pieniądze na przykład, to w to uwierzy wszystko. Dobrze, nie będziemy ci chyba już więcej czasu zabierać. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie na koniec do Kuby, bo też wspominałeś o Formule 1. Kubo, jaki będzie ten sezon? Na kogo stawiasz i dlaczego? Czemu Lewis Hamilton będzie nowym mistrzem świata? Powiedz. No kurczę, wiesz co, no nie wiem, no podejrzewam, że będzie Hamilton mistrzem. Jakby no, naprawdę jest faworytem, tak? No co to zmienia, że jest trochę inny kalendarz, tak? Mercedes jest w stanie wygrać na każdym torze. Ale sezon, ważne jest, żeby podejść do tego sezonu tak, że jakby na przykład to nie Hamilton wygrał tytuł, tylko ktoś tam, nie wiem, Verstappen powiedzmy, nie, to że jakby on dalej jest pełnoprawnym mistrzem świata, tak, a to, że zaczęliśmy wyścig w Austrii, a nie w Australii, a nazwa podobna, w sumie to na jedno wychodzi, nie. Ludzie się mylą cały czas. Dokładnie, nie, więc jakby tak chyba trzeba do tego podejść i o tym pamiętać, nie, że jakby pełnoprawny mistrz świata i jakby nie zwracać w sumie specjalnie uwagi na to, że tam kalendarz mamy trochę inny. Ja się boję właśnie tego, że ludzie będą traktować ten sezon jako taki sezon z gwiazdką, że oj, ale to... Dlatego może w sumie fajnie, jakby Hamilton wygrał ten tytuł, to tak w sumie nie byłoby problemu, myślę. No po prostu Hamilton wygrał tylko, kolejny tytuł. Tylko wiesz co będzie? Hamilton wygra tytuł, będzie 7 tytułów Lewisa Hamiltona, ale powiedzą, ale to nie jest do końca 7. 6,5 to jest tak, Lewis. Wiesz, i za rok też, tak? Było, bo tak, no, bo to co Hamilton, to nie, to on ma bolid najlepszy. Najlepsze będzie to, że to będzie 16, pewnie stawiam, że będzie około 16 wyścigów, czyli tyle, ile mniej więcej Schumacher miał normalnie w swoich sezonach, ale powiedzą, a to nie był pełny nie, sezon. Za krótkie to było. Schumacher jeździł pełne. Tak, no to zawsze, no, kto nie wygrywa, to musi być hejtowany. Ja to się śmieję, że ja stwierdzę, że coś osiągnąłem, jak zacznę hejterów mieć, nie? No nie ma problemu, możemy się dogadać, jak chcesz, Kuba. No, to też możemy wejść w spółkę. Właśnie, bo za miło u nas, u mnie jest na socialach, to tak, jak hejterzy się pojawią, to stwierdzę, że oho, coś ludziom się zaczyna nie podobać, to chyba jakieś sukcesy odnoszę, nie?
Nie, ale wiesz co, czasami wydaje mi się, że właśnie w kwestii Formuły 1 często jak wyrażasz głośno swoje zdanie i masz trochę inne niż inni, to łatwiej tobie o taką grupę właśnie też się z tym spotkaliśmy. Niechcianych często odbiorców. Każdy się z tym spotka, mi się wydaje, na tej scenie tak. Formuły 1. Tym bardziej w kwestii Lewisa Hamiltona, który... Ty też się z tym spotkasz. Który pewnie. Często jest uważany za osobę, która na przykład nie zasługuje, albo która tak niewiele robi, a Michał to był wielki, a Ayrton to był wielki, a w ogóle Fangio to był wielki, a w ogóle Farina to był wielki, a w ogóle jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo mówili o Vettelu, tak samo na pewno mówili już o Schumacherze, jak wygrywał po 13 wyścigów w sezonie, więc jakby kto akurat wygrywa, ten jest hejtowany, no i za 10 lat coś tam inny będzie wygrywał i też będzie hejtowany. Tak, tylko wiesz co, mam takie wrażenie, że Vettel był hejtowany, faktycznie był, bo tak było. Znaczy, natomiast Vettel też miał tą swoją kraszkida, miał te swoje akcje z Weberem, więc to też wyglądało w ten sposób. Natomiast ja mam wrażenie, że Lewis Hamilton mógłby stanąć na głowie, oddać wszystkie swoje pieniądze, jakie ma, na cele dobroczynne i w ogóle w wolnych chwilach bawić się w Matkę Teresę z Kalkuty i robić wszystko, co by mógł. Na jakieś demonstracje chodzić. I tak by przyszli i powiedzieli, że to jest ten zły i mam wrażenie, że to jest chyba najbardziej hejtowany. O, Hamilton za bardzo korzysta z życia i ludziom się to nie podoba. Ego, wiecie, tak. Gość jest kurczę sześciokrotnym mistrzem świata, ma pieniędzy tyle, że jego prawnuki będą jeszcze z tego żyły i w ogóle jakby może robić co chce. Chce to sobie leci do Nowego Jorku, chce to sobie idzie na imprezę. Jakby no, korzysta z życia, no chyba kurczę. Każdy chyba, tak, tu masz chyba rację, to może boleć najbardziej. Ale ludzie, no jak w ogóle on tak może żyć, nie ma żony, dzieci w ogóle i się nie, i w ogóle zmienia partnerki, co tam nie robi, a w ogóle o co chodzi, nie? Jakby, no, z życia goś korzysta, no, po prostu ma fortunę, ma nieograniczone możliwości, no to czemu ma tego nie robić? No, ma GTA. Jakoś tyle osiągnął i może sobie pozwolić na coś takiego, tak? Ma GTA naprawdę. Tylko, że bez zabijania, rozjeżdżania i tak dalej. No to nic nie ma z tego GTA, no jak to nie? Ma fortunę, ma wiesz, pełno fortunę. Samochodów. Kuba, Formuła 1, zostaje mi jeszcze jedno pytanie ode mnie. Gdybyś z kalendarza Formuły 1, nieważne czy tegorocznego, czy zeszłorocznego, miał wybrać sobie jeden tor, na którym ty zadebiutowałbyś w prawdziwej sesji treningowej, w prawdziwym wyścigu, w prawdziwym ściganiu. Jaki obiekt wyścigowy by to był i dlaczego na przykład mogłoby to być, nie wiem, Monako? No, myślałem, że powiesz Hiszpanię, to bym cię wyrzucił przez okno. Co byś wybrał i dlaczego? Tak od razu chciałem powiedzieć, że Spa, bo zawsze z Spa mi przychodzi tak bardzo łatwo w sim racingu. Te zakręty są takie, że tak jakoś przejadę dwa kółka i już powiedzmy wiem, nie, o co chodzi, ale tak sobie pomyślałem, że Oruż w sumie w realu mogłoby być takie... przerażające. Jakbyś startował w środku stawki, byś nie dojechał prawdopodobnie w ogóle do Oruż, bo tam wiesz, co się dzieje. Nie byłoby problemu. No to Spa myślę, jak nie Spa, to Silverstone. Silverstone. O, to jest ciekawy wybór, tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Mówiłem Azerbejdżan. Ale ja wiem dlaczego. São Paulo. Przez całą Magnussen Becket sekcję, którą podobno wszyscy kierowcy uwielbiają i że to jest... Ja bardzo lubię teorie, które mają szybkie zakręty, no, czyli Spa i Silverstone. Suzuka. Tak, więc... Austin. Austin, ja bym jeszcze na NASCAR sobie mógł pojechać przy okazji, zobacz. O, kurczę, to by było fajne. Ale Austin taka podróba wszystkiego trochę, nie? To nie jest oryginalny tor, więc... Tak. To jest Tilkedron. Tilkedron, tak. Pan Tilke, tak. A Suzuka właśnie zawsze jakoś tak dziwnie, bo Suzuka właśnie tak się też wpisuje w ten schemat, nie? Że szybkie zakręty i w ogóle, że taki flow ma ten tor i w ogóle, ale jakoś tak zawsze... Nie, nigdy nie myślę o Suzuce, właśnie to jest dziwne. Zawsze Spa i Silverstone. Tak, to ja mam to samo, jeżeli chodzi właśnie, że gdzieś tam o Spa pomyślę, ale jeżeli chodzi o Suzukę, to tak jakoś... Nie, może dlatego, że to jest w nocy. To jest... Ale Australia prawie też, Australia jest fajna. A miałeś okazję już w świecie wirtualnym jechać na zmodyfikowanym Zandvoort? Miałem okazję na takim modzie w Vasa do Corsa jechać, no to... No, powiedzmy, że jakby... Miałem okazję się przejechać. No. Ale na tym zmodyfikowanym teraz ostatnio... Tak, pod... z pochylonymi zakrętami i tak dalej. Nie masz takiego wrażenia, że też faktycznie się momentami fajnie płynie po tym torze, natomiast wyprzedzanie tam wydaje się być utrudnione? Jakie szczególnie są twoje... w F1. Jakie są twoje odczucia? Nienawidzę Zandvoort. To jest... O. I ubolewam bardzo, bo przyszedł taki moment w sim racingu jakiś rok, półtora temu, że wszyscy zaczęli używać Zandvoort w swoich zawodach. I teraz przez to, że to Zandvoort się pojawiło w F1, to jeszcze bardziej będzie używane w tych zawodach. I w F1 2020 się pojawi i wszędzie będzie Zandvoort, nie? I zmienili 3 zakręty dosłownie, nie? Mhm. I to w sumie te, które nie były żadnym problemem, bo ostatni zakręt fajny, taki challenge, żeby przejechać go bez odjęcia był, nie? Teraz po prostu to nie jest zakręt, nie? Po prostu kawałek pochylonej prostej. I te 1 i te 3, które w sumie były całkiem spoko, a ta sekcja w drugim sektorze, taka techniczna, co chcecie wypluć cały czas,
I tak cały czas masz wrażenie, że jakbyś nie przejechał, to źle przejechałeś i zawsze boli, nie, czy tam samochód nie ma przyczepności, no to ta sekcja już pozostała bez zmian, nie? I tam nie da się za nikim utrzymać i się nie da wyprzedzić, więc ten tor jest dla mnie jakaś masakra. To będzie takie drugie Monako pod względem wyprzedzania w F1. No jak mi się też, tak mi się też wydaje. Poza tym myślę, że w krajach Beneluxu to ja znajdę jeden lepszy tor niż Zandvoort, ale on się nie nadaje do F1 przez wzgląd na tą taką szykanę specyficzną i mówię o Zolder, które uważam, że jest bardzo fajnym torem, natomiast no do F1 to tam by nie pojechało raczej. Nie bardzo chyba właśnie, nie? Ale a propos Zandvoort, nie martw... A ja jakoś się udało je wcisnąć. Nie martwcie się Zandvoort tak bardzo, to jest chyba pierwszy tor w F1 2020 skanowany laserowo. Tak. I jednocześnie jest w tej grze, a nie ma go w tym sezonie, więc spoko. Tor, który w pewien sposób stał się trochę memem, nie? Jedyny taki, robimy porządnie, fajnie, go nie będzie. Jak to nie będzie go? To za rok będzie, a dajcie go teraz już. Ale ja tak poważnie jeździłem, faktycznie jest różnica w tej grze. Codemasters powiedziało, że mają więcej torów zeskanowanych, ale dla nich zrobienie toru zajmuje rok. Rozumiesz? Co o tym powiesz, Kuba? W przyszłym roku będzie coś nowego. Może i tak jest, no ciężko powiedzieć w sumie. Czyli zrobię tory laserowo, nie? Więc... I to jest takie tam chłopsi, ale no nie, no rok to chyba... A nie ma problemu, Bartek, jeżeli faktycznie to, co mówisz, jest prawdą, to 2040 do Abu Zabi dojadę już z tym skanowaniem laserowym. O. Faktycznie. A, to nic, już niedługo, nie? To czekamy się może. Teraz jeszcze pokupowali te jakieś tam inne IP. W F1 od Codemasters nie chodzi o to, żeby tam tory były laserowo skanowane, jak dla mnie. To nie jest cel tej gry, nie? Żeby tam każdy wybój był co do milimetra oddany, to w ogóle nie o to chodzi. Wydaje mi się też, że dobrze plany Codemasters pokazuje to, co zrobili teraz z Project Cars 3. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć trailer. Jakoś tam mocno się nie interesowałem, ale słyszałem, że to taki Need for Speed Shift ma z tego być. Tak to wygląda, że zrobili z tego Need for Speed Shift, czyli wzięli grę, która no nie była jakoś mega symulacją i miała swoje problemy i swoje wady. Trochę żeśmy pograli w Project Cars 2 w trakcie tego lockdownu całego. Natomiast no, zrobili... Ja trochę wrażenie odniosłem, że Project Cars 2 to było takie, jak się wydawało, że tak po środku niczego. Nie to symulacja, nie to arkadówka, no ładna grafika, ale tak jakby do żadnej publiki to nie przemawiało, nie? Tu przemówiło, bo ja na padzie, on na kierownicy. I to było coś, co mu działało na komputerze. Dzięki. No. Ale właśnie wydaje mi się, że ci odwiedza, że Codemasters bardzo fajnie podchodzi do tego tematu, bo jakby to nigdy nie będzie sim, nie? Ale nie takie jest założenie. Ale z drugiej strony, jak ja na kierownicy sobie to odpalę, to całkiem fajnie się tym jeździ, tak? Wiadomo, że są tam jakieś uproszczenia, no ale nie przesadzajmy. A też gość na padzie może to sobie odpalić i być konkurencyjny, więc jakby sprzedadzą to milionom, a też jak chcą zrobić zawody sportowe, to jakoś tam powiedzmy daje radę to zrobić, chociaż po te zawody sportowe to też mogliby sporo rzeczy poprawić, no ale to już oddzielny temat. Poza problemami z netcodem i z tym wszystkim, co się dzieje, myśmy nawet jak mieli okazję komentować wyścig Ligi Park Ferme, to żeśmy... Ile to było? 30 minut walki z grą, żebyśmy w końcu weszli na serwer i mogli to normalnie streamować? Utrudniało to wszystko wszystkim, tym bardziej, że byliśmy na live, tam było pod 1000 osób. Dlatego OBS jeszcze... nienawidzi tej gry, absolutnie jej nienawidzi i zabiera... Tak jak mówię na przykład, że Sim Racing dużo rzeczy może robić lepiej niż prawdziwe serie, nie? A w F1 masz 10 garaży, tak jak w Realu, jak jesteś w samym zespole, to już nie możesz zjechać na tym samym okrążeniu, a nie daj Boże, ktoś zjedzie za tobą, to cię mechanicy trzymają w boksie, dopóki ten ktoś nie przejedzie, nie? No i jakby... I w ogóle nie korzystają z tego, że lepiej można by to rozwiązać pod e-sport, tak? W karierze może sobie być 10 zespołów i 10 garaży, a pod e-sport mogłoby to być lepiej rozwiązane. No. Tak, to prawda, że pod tym względem to był wielki, wielki błąd. Tak samo przenikanie się w boksach i tak dalej, tak jak chociażby jest w iRacingu. Wiem, że nie w każdym simie tak jest, ale wiem, że oni tak mają. No jakby skoro można, tak? I dużo rzeczy to rozwiązuje i poprawia te wszystkie problemy, no to czemu nie? No to zróbmy tak. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Nie, jeszcze mam dwa po tym, jak zadasz. Jeszcze, jedno. Jeszcze mam dwa? To trzy ostatnie pytania, Kuba. Już możesz lawatce dopijać. Kuba zaśnie. Nie, na lawatce pił, Kuba, no. Słuchaj, ulubiony kierowca w F1 i ulubiony kierowca w NASCAR. Kurczę, ani tu, ani tu w sumie nie mam jakiegoś takiego faworyta. Nie faworyt. Ulubiony. No, nie, jakby nie mam nigdzie ulubionego, no wiadomo, że jak był Kubica, ale powiedzmy te tam 10 lat temu, nie, no to się kibicowało Kubicy, a teraz tak w sumie, nie wiem, ja zawsze chcę, żeby był wyścig ciekawy po prostu, kto nie prowadzi, to życzę temu drugiemu, żeby miał tempo lidera, nie, i był w stanie go dochodzić, jakoś tak nie mam takich faworytów, nie przepadam za Verstappenem, bo miałem z nim sporo dziwnych sytuacji w sim racingu i się zachowywał zawsze tak mało. To prawda?
On jest ponoć jest nieznośny, w sensie robi rzeczy, których się po prostu nie robi. Była dyskusja przecież przy okazji chyba Le Mans właśnie z wami związana. No wiecie, jak on na przykład w Austrii z Leclerciem się zachował, tak? W zeszłym sezonie. No on tak samo się zachowuje w sim racingu, nie? Jakby widzisz, że jedzie za tobą Verstappen, no i jakby albo wypadek, albo cię wyprzedza, nie? Cenna. No to trochę tak, nie? Ale jakby, no nie wiem, w sim racingu jeszcze, no zależy, tak? Bo jakby teraz są pieniądze, więc jakby też inaczej to wygląda, ale w sim racingu jeszcze jest troszkę takie, jak to nazwać, takie dżentelmeństwo, takie, jakby wiecie o co chodzi, że jakby, tak. Jakby ścigamy się, ale uczciwie, nie? Bez jakiegoś wypychania się z toru i tam jakichś takich przepychanych, tylko jak cię wyprzedzę, to cię wyprzedzę, ale zrobię to czysto, tak? Jakby, wiadomo, że nie zawsze tak to działa, no ale jakby jeszcze jest nutka czegoś takiego, tak? Że tam Verstappen przychodzi i się tam nie pierdzieli w temacie, nie? I wypycha ludzi z toru i takie, gościu, jedziesz tu w ogóle jakby dla zabawy, nie? Jakby po co? No, on dla zabawy, ty nie, na przykład. On chyba nie ma czegoś takiego w sobie jak zabawa. Jos Verstappen mu nie pozwolił na nie, to. Nie, nie baw się, Max, chodź tu. To w takim razie, jeżeli pozwolisz, Bartek pytał ulubionych kierowców, a ja zapytam w kontekście tego, co się działo przy okazji tej sytuacji i wcale nie sugeruję tobie, że jesteś związany z Williamsem, czyli na przykład George Russell, którym ostatnio w F1 wirtualnym szło świetnie, żebyś powiedział, jaki kierowca twoim okiem, z twojego doświadczenia, z tego realnego ścigania, może być z Formuły 1, najlepiej zaadoptował się do tych warunków wirtualnego ścigania. Max i Lando mieli to od lat, ale na przykład Johnny Herbert miał dużo do nadrobienia. Kto uważasz, że był najlepiej wszedł do tego wirtualnego świata? Myślę, że no, Alonso już nie jeździ we F1, nie? Ale on bardzo fajnie się zaadoptował. I jakby, no bo ogólnie najlepszym simracerem ze stawki F1 jest Max Verstappen, tak? No ale tak jak mówicie, on nie od dziś się bawi w simracing, więc też jakby nie fair troszkę jest to porównywać. Ale Alonso bardzo fajnie właśnie w tym The Race tam się zaadoptował i zaczął wszystkich tam objeżdżać, mimo że... Pierwsze te dwa wyścigi, bo mu nie poszły. Fernando, no. Chyba fatalnie, chyba wsiadł tak z marszu i pojechał te dwa wyścigi i tak mówi, a to chyba jednak trzeba się bardziej do tego przyłożyć. No ale jak się przyłożył, to ewidentnie wszedł na dosyć mocny poziom, także chyba on jest takim kimś, kto tak jakby zaskoczył najbardziej. Ale miałem jeszcze wrażenie, że ewentualnie taką osobą, która dobrze się zaadaptowała, był Leclerc mimo wszystko, który gdzieś tam zaczął streamować i gdzieś tam się zaczął się z tym wszystkim dobrze bawić. No ale okej, to mamy Fernando. Który brat? O Leclercu ciężko coś powiedzieć, tak samo jak mówicie o George'u Russellu, nie? Jakby oni w tym F1 się bawili, no i tak ciężko jest to ocenić. Z tego co wiem, to Russell prezentuje naprawdę mocne tempo i tam nawet ludzie z F1 eSports się wypowiadali, że on mógłby tam w czołówce jeździć w F1 eSports, nie? Jakby jeszcze trochę więcej potrenował i się przyłożył do tego, więc chyba w sumie oni byli tak w największym szoku, nie? Że jakby Russell wszedł na aż tak mocny poziom. No ale Leclerc chyba tam mocno też nie odstawał. Więc to chyba Leclerc właśnie mówił o tym na końcu już, jak były te ostatnie wyścigi, że jak się oglądałem u Jimmy'ego Broadbenta chyba to było i Leclerc dostawał szału na Discordzie, że jakim cudem on jedzie w taki sposób, a Russell jest od niego cały czas pół sekundy szybszy i on nie może tego ściąć w żaden sposób, że jak to jest możliwe. Williams. To siła Williamsa. A uwielbiam się to dlatego. To na pewno. Natomiast kurczę, widzisz, uciekło mi pytanie przez to swoją stopę. Jeżeli pozwolisz, to już spuentuję. Proszę, puentuj. Kuba, my na koniec zawsze mówimy, gdzie można nas znaleźć i powiem to za chwilę, ale zanim to zrobimy, to chcieliśmy tobie bardzo serdecznie podziękować za to, że spędziłeś z nami ten oto długi czas. I chcieliśmy, żebyś powiedział, gdzie ciebie można znaleźć. Formuła 7, co to jest, co się teraz będzie działo, gdzie nasi widzowie, słuchacze, odbiorcy mogą znaleźć ciebie, jeżeli poczują taką potrzebę, a na pewno ją poczują, bo już ją poczuli. No, tak jak mówicie, na Formule 7 szukajcie nas na YouTubie, tak? Formuła 7. Link w opisie wstawimy, zróbmy tak. Albo wpiszcie sobie po prostu Formuła 7 na YouTubie, to jest kanał mój wspólny z Nikodemem Wiśniewskim, gdzie sobie streamujemy wszystkie wyścigi, możecie sobie też wrócić, obejrzeć streama z Le Mans, jak tam na koniec Nikodem oszczędzał paliwo, miał pół litra na mecie. Ale i tak dalej. Świetnie sobie z tym poradził, przepraszam, że to powiem. Lepiej niż świetnie bym powiedział nawet. Naprawdę. Tempo, on mógł mieć z takim oszczędzaniem paliwa. No i tam wszystko możecie sobie od wewnątrz obejrzeć na Formule 7, właśnie tak chcemy trochę od środka ten sim racing przybliżyć. A tak poza tym, no to zapraszam na nasze sociale, w sumie głównie na Facebooku wpiszę sobie Jakub Brzeziński i wam na pewno gdzieś tam wyskoczę w takim niebieskim stroju Williamsa, to ciężko ją przegapić. Ten Jakub Brzeziński. Tak, ten pierwszy sim racingu, a chyba drugi tak ogólnie mi się wydaje. Jak na razie co do popularności.
Oby pierwszy niedługo. Oby pierwszy niedługo, w takim razie Kuba dziękujemy, a wam dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami w tym jakże długim podcaście, długiej dyskusji z Kubą na tematy związane ze sportem i nie tylko. I zapraszamy was do tego, żebyście odwiedzili stronę naszego partnera, czyli TotalBet, zakłady bukmacherskie. TotalBet.pl, a nas możecie znaleźć na Park Ferme, Facebooku, Twitterze, Podbean, Spotify oraz iTunes. No i Patronite, linki na dole. Na Patronite wszystkie linki w opisie. Jeżeli macie Twittera, followujcie nas, szukajcie Kuby. Kubę followujcie, zasubskrybujcie jego kanał, bo to jest YouTube, więc to jest YouTube, Formuła 7 jest YouTube. Tyle, dzięki bardzo. Dziękuję wam bardzo, cześć. Cześć. Trzymajcie się.